Okej, witamy w kolejnym odcinku Loco of MMA po dłuższej przerwie. Dzisiaj ze mną jest Kacper Dołęga. Witam bardzo serdecznie. I Szymon Słoń, typ MMA.pl. Siemanko, siema, witam. Dzisiaj sobie wytypujemy trzy gale, które będą w ten weekend, czyli FEN 48, KSW 85. I UFC 291. No, dokładnie. To zaczynamy od gali FEN 48, która już się odbędzie w ten poniedziałek, w sumie jutro. Zaczynamy od walki Pawła Domina z Bartkiem Skowyrą. Panowie, Szymon, jak typujesz tą walkę? Znaczy nie, no patrzę na to, jak Domin się zaprezentował na Kejbie, bo dał dobrą waleczkę chyba, z tego co pamiętam. A Tahyra. Widziałem jakieś walki jego na armii. Nie, no myślę, że Paweł Domin, ale... Michał, przepraszam. Michał Domin. Nie, Paweł, dobrze, Paweł. Paweł. Wiesz co... Znaczy, no faworytem jest na pewno, ale nie wiem, czy tutaj to może być wyrównana walka, tak coś mi się wydaje i raczej... No tak, na papierze Domin, ale nie postawiłbym pieniędzy na tą walkę. Kacper? No według mnie tutaj faworytem jest Paweł Domin w tym starciu. Skobyra wchodzi też na zastępstwo. Domin miał większy okres czasu na przygotowanie się do tego pojedynku. No Paweł Domin też bardzo dobrą walkę dał z jednym z braci Patian z Grudziądza na gali KF MMA 2. Walczy drugi raz u siebie, już zaznał smak walki u siebie w mieście. Też faworyzuje Domina, ale nie wolno skreślać Skobyry w tym starciu, zdecydowanie. Czy ja to tak samo jak wy stawiam na Pawła Domina, ale uważam, że Skowyr nie należy lekceważyć. Tam widziałem tą jego walkę na Solo Combat Federation 4, gdzieś tam na tej gali Grześka Szulkowskiego wygrał. I tam wydaje mi się, że pokazał tam fajne umiejętności. Tym bardziej, że jak miał walczyć z Michałem Borowskim na tegorocznym fanie, to tam wydaje mi się, że wiele osób mówiło, że to jest naprawdę taki talent młodego pokolenia i tu Michał będzie miał ciężko, ale wydaje mi się, że Paweł to jest taki już talenciak naprawdę już wysokiej klasy i on ten pojedynek wygra i myślę, że tu zobaczymy decyzję, nie? Będzie zażarta pewnie walka też. Tak, no wiecie, no bo to będą chcieli się pokazać, no bo pewnie zwycięzca tej walki gdzieś tam zawalczy, pewnie będzie w przyszłości z Michałem Borowskim walczył, nie? Tak, on walczy. Dobrze, kolejnym pojedynkiem na karcie mamy walkę Mateusza Olecha, niepokonanego z doświadczonym Marcinem Kalatą. To może teraz Kacper zacznij. No ja zgaduję, że was zaskoczę, ale ja nie typuję wcale Mateusza Olecha. Według mnie oczywiście jest tam talent, ale nie uważam, żeby on w starciu z dużo lepszym Stójkowiczem od Michała Piwowarskiego sobie dobrze poradził, tym bardziej, że Piwowarski był w stanie skracać dystans. Tam w klinczu co prawda nie obalił, ale nie spodziewam się, żeby Marcin obalał w tym pojedynku. No wydaje mi się też, że Kalata jest lepszym strikerem od Olecha i stylistycznie będzie to ciężka przeprawa dla Marcina. Też obaj panowie z pełnym okresem przygotowawczym, choć to nie był pierwotny rywal dla Mateusza Olecha w tym pojedynku. Ale ja typuję Marcina Kalatę. Wydaje mi się, że z racji, że jest dużo mniej doświadczonym zawodnikiem, jeśli chodzi o staże w MMA, popełni parę błędów i jednym z tych błędów będzie oddanie pola Marcinowi, a Marcin dobrze wiemy, że i z technik obrotowych lubi korzystać, jest też generalnie bardzo dobrym stójkowiczem, ma background z kickboxingu i wydaje mi się, że to Marcin Kalata przeważy szale zwycięstwa na swoją korzyść. Wyczuwam tutaj knockout w drugiej rundzie, jakoś tak, może na schaby i to jest dość prawdopodobne. Olech też pokazał w starciu z Piwowarskim, że ta kondycja no nie jest jego najmocniejszym punktem i dlatego typuję tutaj Marcina Kalatę przez knockout. Mi się wydaje, że Kalaty w sumie kondycja też nie jest jakimś tam mocnym atutem, nie? Tak mi się wydaje i mimo tego, że bardzo lubię Marcina i uważam, że to będzie dla ciężki pojedynek dla Olecha, bo Kalata jest takim zawodnikiem, i to pokazywał w walce nawet z Szenosem, ale przede wszystkim z Filipem Stawowym, gdzie tam go mocno naruszył i był bliski skończenia walki przed czasem. I mi się wydaje, że jeżeli Mateusz popełni błąd, a jest na to szansa, bo patrząc jak wyglądała walka z Piłowarskim, to Kalata będzie w stanie to skończyć przed czasem. Ja jednak uważam,
że po, ponieważ pamiętajmy o tym, że Olek to jest zawodnik dosyć młody, który cały czas się rozwija. Jest przede wszystkim trenuje w bardzo dobrym klubie. No, jeżeli chodzi o wagę ciężką, no z czołówką chyba w tym kraju. I kurczę, wydaje mi się, że ma tu duże szanse, jak gdzieś stawiam, że on ten pojedynek będzie bezpiecznie prowadził w stójce i w końcu zobaczymy obalenie i gdzieś tam będzie po prostu kontrola i zobaczymy decyzję w tym starciu. Na pewno musi się ostrzegać właśnie takich chaotycznych akcji, nie może sobie dawać skrócić dystansu, bo jak Marcin skróci dystans, trawi, to już wydaje mi się, że może Olecha nie wypuścić, nie? Szymon? Ja myślę, że wy już wyczerpaliście ogólnie temat. Ja mam podobne zdanie do was. Znaczy osobiście myślę, że decyzja tutaj, myślę, że to będzie wyrównana bardzo walka. No liczę po cichu na Kalatę, że sobie Kalata poradzi, ale kurde, to mi podpada, że Olek to weźmie na punkty, tak szczerze mówiąc. No zobaczymy, bliska walka mi się wydaje. No Kalata przegrał z Piłowarskim. Też trzeba spojrzeć na to. Bliska walka moim zdaniem będzie ciężko. Ciężko mi przewidzieć, no, ale chciałbym, żeby Marcin Kalata na pewno wygrał tę walkę. Przenosimy się kilkanaście kilogramów niżej. Kolejnym pojedynek jest starcie Gracjana Wyroszlaka z Patrykiem Marcem. Bardzo, może tym razem ja zacznę. Ta walka bardzo, bardzo mi się podoba, bo według mnie Gracjan Wyroszlak to jest kolejny talenciak, który Fen no, tym razem przejął z Babilonu. No, to jest zawodnik, który... Jeszcze raz? I chyba też w Babilonie chyba też ma wyroczek. Tak? No tak, bo on tam miał tą walkę ze Skrzekiem, tą Mokopest. Tak, tak, tak. Tą, i ostatnio z Mozgalikiem, no to jest naprawdę dobry zawodnik, tym bardziej mówię, że ze Skrzekiem moim zdaniem ten pojedynek wygrywał. Ma też walkę z doświadczonym, z Damianem Zubą. I to jest zawodnik, który też parterowo sobie potrafi poradzić. Ostatnio fajne to skończenie z tym Wąflu. No a ja Patryk Marzec możecie kojarzyć właśnie jest też z gali Cave MMA 2. Tak, tam też poddał Patryka Wojcika. I ostatnio na Real Fight Night 2 wygrał przed czasem z Adamem Rybczyńskim. Też dużo bardziej doświadczony. Że to jest zawodnik przede wszystkim znany z tych gal wieczory walk, ponieważ tam kilka tych walk w formule semi-pro zaliczył i z tego co pamiętam, to oglądałem te gale, to pokazywało się tam bardzo dobrze, więc to będzie według mnie bardzo, bardzo wyrównany pojedynek, ale coś myślę, że Gracjan wyczaruje jakieś poddanie i możemy tutaj w ogóle zobaczyć fajne parterowe kotły, nie? Kasper? No według mnie tutaj Gracjan Wyroszlak jest dość wyraźnym faworytem w tym starciu. Ostatnio występ z Kamilem Mozgalikiem, gdzie zdominował Kamila. Kamil już po pierwszej rundzie miał problemy z tlenem i to wykorzystał. Walka z Zubą Gracjana była wyrównana i tam według mnie Zuba nawet tą walkę wygrał, a z Marcinem Skrzekiem, który był przecież uważany do jeszcze nie tak dawna za dość duży talent, po dwóch rundach wygrywał i no, tu zamiast tą kontest według mnie powinna być techniczna decyzja, ponieważ dwie z trzech rund już się odbyły, więc tak samo było w pojedynku Marcina Dreczkowskiego z Patrykiem Grabowskim, mogę nazwisko Dreczkowskiego, imię Dreczkowskiego przekręcić, gdzie tam też po dwóch rundach trzecia się nie zaczęła i była techniczna decyzja, tutaj z Marcinem Skrzekiem by tą techniczną decyzją wygrał. A Patryk Marzec, no to też, to jest dobrze zestawiona walka przez organizację FEN i to kolejny raz można FEN za to pochwalić, że jest wyciąganie nowych talentów, te nowe talenty się sprawdzają i tutaj naprawdę no dla mnie osobiście Wyroślak faworytem, dość sporym, ale nie zdziwię się jak Marzec wyczaruje coś tutaj. Szymon? Nie, no tutaj powiem szczerze, tak patrząc na tą kartę z całej perspektywy wszystkich walk, to Gracjan Wyroszlak mi wygląda na jednego z największych faworytów w sumie tej karty i nie, no, dla mnie tutaj wyraźny faworytem jest Gracjan. Myślę, że klasę lepszy jest, bardziej doświadczony też, no nie no, 3-1, a 2-1 ma Marzec. Ale też dobre walki właśnie z Zubą, tak jak Kasper wspomniał, też pamiętam oglądałem te walki. No dobrze tam wyglądał Wyroszlak, z Zubą wyrównana walka. Ze Skrzekiem również wygrywał bardzo dobry występ z Mozgalikiem. No dla mnie faworytem jest wyraźny Wyroszlak. No tak, no trzeba powiedzieć, że no, Wyroszlak ma na pewno lepsze skalpy, no
walczył jednak z doświadczonymi, dużo bardziej zawodnikami. Ma dobrego skilla rzeczywiście Gracjan. Trzeba przyznać, na przykład ja za bardzo w niego nie wierzyłem jeszcze tak teraz przed ostatnią walką z Mozgalikiem, ale no bardzo dobrze wypadł Gracjan. Myślę, że Patryk Marzec to jest, no tutaj mamy gościa pokonał z rekordem 5-6, no teraz ma 2-1, dużo mniej doświadczonego. Też chyba pamiętam kursy z tego, co pamiętam, na Cave były i on tam faworytem też chyba nie był z tym Patrykiem Wojcikiem, tak mi się coś kojarzy. I za którym szotem oglądałem też jego walkę, właśnie analizowałem sobie Cave. No, dobry bitnik, ale myślę, że za słaby na Gracjana. Też tak myślę, to przechodzimy kategorię wyżej i pojedynek między Wawrzyńcem, tak, Wawrzyńcem Bartnikiem, a Muhammadem Zarajem. Zarejem, co wie? No powiem szczerze, no to jest bardzo ciekawy pojedynek. Przede wszystkim Muhammad Zaraj to jest według mnie bardzo fajny transfer do organizacji FEN. Na długo. Tak, i na długo. To dobry wypad tylko. Tak. No ja trzymam kciuki, no wiesz, no, do jutra już może nic nie wypadnie, no to... Oby to tak, no to jest zawodnik, który gdzieś tam walczył na takich mniejszych galach, no to ma jedną walkę na tym Levels Fight League. Na tej gali, co ma teraz współpracę, tak. Tam dał się poznać jako no świetny zapaśnik. Ten zawodnik tym wszystkim grinduje tymi swoimi zapasami, tam jakby toczy walkę w parterze. Ten parter według mnie ma w miarę kreatywną, tam bardziej dąży. Też szuka poddań, ale też fajne ma to grane na pautu. Moim zdaniem wygra z Wawrzyńcem Bartnikiem, którego bardzo lubię, ale jest zawodnikiem bitnym, ale jednak według mnie ostatnie walki pokazały, że gdzieś tam się potrafi się pod presją zgubić i niestety no jednak to walki, ostatnio ma oczywiście z Dragańskim wygraną, no ale wcześniej jest przegrana z Jędraszczykiem Duszą i z Axelem Solą na Brave'ie, no tam jednak pokazał, że jest zawodnikiem do złamania i tu mi się wydaje, że po prostu nie wytrzyma tej presji z Zareja, tym bardziej, że Bartnik według mnie nie ma dobrej kondycji. I tutaj ja się spodziewam jakiegoś poddania w okolicach drugiej, trzeciej rundy. Jak to Szymon widzisz? Znaczy, nie zgodzę się z tobą, bo tak, Wawrzyniec Bartnik, jeśli chodzi o jego kondycję, jego problemem jest to, że on zawsze narzuca sobie duże tempo, tak było w walce z Jędraszczykiem i tak było w walce z Dragańskim, chyba też z tego sobie przypominam ostatnio, ale ogólnie on nie ma jakiegoś fatalnego kardio. A jeśli chodzi o Zareja, dalej też trzeba spojrzeć, nie wiem, nie oglądałem akurat tej walki z Odunio, ale tutaj on ma same pierwsze rundy jedną decyzję i też nie wiem, jak wygląda kondycyjnie, więc na początku Zarej na pewno będzie groźny, tak mi się wydaje przynajmniej, ale później zobaczymy, jak będzie. No, kursy są bardzo dobrze wystawione moim zdaniem, chociaż widziałem w Stanach, że faworytem był Zarej i dużo Amerykańców gra na Zareja z tego, co widziałem. Także bliska walka, no Zarej jest dla mnie faworytem raczej, ale nie skreślałbym Wawrzyńca Bartnika, bo tutaj sporo też fajnych wojenek, przecież z Dudkiem wygrał, z Axelem Solą, przecież Axel Sol to jest bardzo dobry zawodnik i też tutaj przywalczył decyzję, z Jędraszczykiem decyzję, no dusza go w sumie złamał na 4 porażki, tylko jedna porażka przed czasem, więc zobaczymy właśnie, tutaj może być różnie. Kacperku, a co ty sądzisz o tym? A no według mnie, Bartusiu, Mohamed Zarej, bardzo dobry grappler i uważam, że zapasy ofensywne ma lepsze od Jacka Jędraszczyka, co raczej powinno być formalnością. A już dobrze pamiętamy, że zraniony Jacek Jędraszczyk obalał i kontrolował Bartnika z góry i tak samo robił w pierwszej, drugiej, jak i trzeciej rundzie. Faworytem dla mnie jest dość wyraźnym Zarej w tym pojedynku. Uważam, że jak obali, to będzie łatwa droga do tego, żeby spróbować poddać Bartnika. I to uważam, jedyną szansą Bartnika tak naprawdę jest to, że wbrew, że ma jakieś tam defensywne zapasy, że je podprawił od walki z Jędraszczykiem. Też nie przejął Bartnika, to jest poddanie, to też jest ciekawe. To też jest ciekawe, ale Zarej też 80% swoich walk zawodowych wygrał przez poddanie, no to też trzeba zerknąć. No tak, ale Szymon, ale... Tak, ale taki kaliber rywali tam był. Szymon, no ale z kim miał przegrać przez poddanie z Bartnik? No tak, no statystycznie tak miał, tutaj raczej rywali. Jest to Jędraszczyk, Duszan... Też pamiętajmy o tym, że ani Jędraszczyk, ani Duszan to nie jest jakby obecnie wysoki kaliber zawodników, nie? Dobra, troszeczkę też nie doceniacie Jacka Jędraszczyka, bo Jacek Jędraszczyk to był spory progres, to trzeba przyznać. No Dusza raczej w drugą stronę troszeczkę poszedł, ale... No ja się... Ja się z tobą nie zgodzę, że zrobił progres, bo według mnie on cały czas walczy tak samo. Nie wiem.
nie wiem, czy tak do końca tak jest. Samo, no, wiesz, to jest ten sam case. On zawsze na zawodnikach z mocniejszymi przegrywa, z takimi słabszymi troszeczkę ten to wygrywa. No i... Z takim Oleksiejczukiem wygrał. No tak, ale wiesz, 4 lata temu, nie? No ale sam tak tylko, że no wygrał, nie? Więc... No ale wiesz, to było 4 lata temu, gdzie wcale wtedy miał 4 walki. No okej, wygrał, no ale to wiesz, od tego czasu to już trochę wody upłynęło, nie? No spójrzmy na 3 ostatnie walki, tak naprawdę, bo tutaj była 2 lata przerwy z jakimś gościem siebie tutaj, który wszedł chyba przed samą galą, tak? To był ten Patryk Bogdan. Tak. Dzieliński na punkty, nie pamiętam dokładnie tej walki, ale chyba tam nie wypadł też jakoś źle jadę. Znaczy wiadomo, no dobra, nie porozumiem, bo to jest kaliber innej rywali pod kątem stylistycznym. Dobra, bo niepotrzebnie daje się, masz rację, tak, wiem o co ci chodziło. Dobra, no mówię, wydaje mi się, że tutaj Zarej, nie mówię, że bez większych problemów, ale to... Czy tam edytywia może być? No tak. W ogóle mi się wydaje, że na tej gali będzie dużo decyzji. Może. A ja właśnie w drugą stronę mi się wydaje, że będzie bardzo dużo skończeń na tej gali. No widzisz. A co do skończeń, to mi się wydaje, że będzie na raczej skończenie w kolejnej walce w 9-3 i Łukasz Olech z Adamem Biegańskim. Kasper, ty zacznij i od razu zapytam cię o taką rzecz. Czy twoim zdaniem to jest jakby ostatni tak jakby test Łukasza Olecha przed tym naprawdę dużymi pojedynkami w tej kategorii wagowej? Ostatni przystanek. No i pamiętajmy, że Łukasz Olech miał jeden bardzo duży test w tej kategorii wagowej z Kamilem Wojciechowskim, gdzie przegrał decyzją niejednogłośną, która mogła iść w obie strony. Tam też spompował się trójkątem nogami, które ciągnął 2 minuty, ale wracając do meritum, no to Adam Biegański jest zawodnikiem solidnym, ale bardzo jednocześnie w tej solidności przeciętnym. Nie wyróżnia się za bardzo w jakiejkolwiek płaszczyźnie. Jest twardy, co pokazała walka z Bójkowskim. Nie zrobił wagi, co ciekawe, do tego pojedynku. Przestrzeli chyba o 1,5 kg, jak nie więcej. Będzie to na pewno bardzo ciekawy pojedynek, ale wydaje mi się, że Olech podda. Jestem ciekawy tylko jaką techniką, czy z zapleców jak Kalanika, czy trójkątem jak Całkowskiego, czy w ogóle jeszcze coś innego wykombinuje. Znaczy mi się wydaje, że jakoś, znaczy mi się też wydaje, że ta walka zakończy się parterze, że Olech naruszy Biegańskiego i tam po prostu jakby to wykorzysta i tam jakoś sprowadzi tą walkę. No, Adam Biegański, tak jak powiedziałeś, jest zawodnikiem twardym, efektownie walczącym, no ale jednak jeżeli chodzi o same skille pod MMA, mi się wydaje, że jest zawodnikiem no najwyżej co przeciętnym, co pokazała też walka z Piotrkiem Walaskim w tym roku na gali Strive 3. Wydaje mi się, że Olech no to już jest taki kolejny talenciak Federacji FEN i moim zdaniem ta walka gdzieś powinna otworzyć Łukaszowi drogę do naprawdę dużych nazwisk i moim zdaniem ten pojedynek wygra przez poddanie w drugiej rundzie. Szymon? Nie, no również dla mnie Łukasz Olech jest faworytem w tym pojedynku, ale no nie skreślam też Adama Biegańskiego. No wiadomo, Adam Biegański właśnie ostatnio zawiódł trochę, bo on był spory faworytem z Piotrkiem Walaskim, z tego co pamiętam, ale tak jak też notabene odbiegają, patrząc w jego rekord, no to też miał tutaj 5 porażek. Ja nie razu też przed czasem nie przegrał, więc no zobaczymy, jeśli Łukasz Olech skończy Biegańskiego, no to rzeczywiście, tak jak mówisz, będzie gotowy na takie starcie, tak mi się wydaje przynajmniej z zawodnikami, to już sporo lepszymi niż właśnie pokroju Biegańskiego. Tutaj będzie się z kim bić na pewno w Fenie. Ten matchmaking ostatnio wygląda spoko, więc czy ktoś z federacji, czy ktoś spoza, zobaczymy. Ale no tak już wracając do samego wyniku walki, no to Olech, ale nie wskazałbym czy na punkty, czy przed czasem, ale Olech myślę, że na pewno. Okej, zostajemy już w tej kategorii wagowej. Walka pomiędzy Marcinem Wójcikiem a powracającym po kolejnej przerwie Adamem Wieczorkiem, który tym razem zadebiutuje w kategorii 93 kg. No, trzeba powiedzieć od razu, że to według mnie jest świetny pojedynek, świetny main event, na pewno dwóch wybitnych zawodników. Jednak ja tutaj stawiam no, zdecydowanie na Marcina Wójcika. Według mnie MMA mogło odjechać Adamowi Wieczorkowi, bo to jednak jest łącznie chyba w okolicach 5-4 lat przerwy od regularnych startów. Oczywiście była walka w zeszłym roku z Orim Thompsonem, ale no raz, że to była waga ciężka, dwa, że to rywal nie był wymagający, a i tak według mnie Adam na pewno jedną rundę z nim przegrał. No i trzeba powiedzieć, no, że wyglądał ten pojedynek słabo. No. Nie ma co mówić, ten pojedynek nie był dobry dla
Adama Wieczorka, który oczywiście ma wiele atutów, jest zawodnikiem parterowym, ma świetne warunki, dzięki którym też mógłby kontrolować Marcina Wójcika, ale w mojej opinii przede wszystkim Wójcik jest zawodnikiem, który regularnie już walczy na solidny poziom. Wiadomo, w ostatnim czasie ci rywale no, byli różni, tak? Bo był Eder de Souza porażka, no i była ostatnia walka z Enaldo Oliveirą, więc ci rywale byli różnego kalibru, ale moim zdaniem dobrze przygotowany Marcin Wójcik to jest zawodnik, który mimo tego, że te pierwsze rundy ma takie trochę przespałe, to jest zawodnik dalej, wydaje mi się, że groźny w stójce, groźny w parterze, z dobrą kondycją i te elementy wydaje mi się, że wystarczą na Adama Wieczorka. Kacper? No według mnie faworytem w tym pojedynku różni się Marcin Wójcik, jest dość wyraźnym faworytem w tym starciu. Tak naprawdę nie wiemy nic o Adamie Wieczorku. Tak naprawdę największym atutem dla Wieczorka w tej walce jest paradoksalnie nie gabaryt, a fakt, że bije się z zawodnikiem dalej ze starej szkoły. Gdyby walczył z Bartkiem Szewczykiem chociażby, wydaje mi się, żeby to poszło dość gładko dla Szewczyka. No tak, no wiadomo, doświadczenie Marcin Wójcik, ale jakość tego doświadczenia to już, no bądź co bądź, Marcos Rojeiro de Lima, Iron Bular, Anthony Hamilton, to są potężne nazwiska jak na polskiego zawodnika. Będzie na pewno, to jest pojedynek, na którym się osobiście po prostu jaram. Faworytem Wójcik, ale Wieczorek ma swoje argumenty. Choć również wydaje mi się, że mogło odjechać Wieczorkowi to MMA, ale to byśmy poznali dopiero w przypadku konfrontacji Adama Wieczorka z zawodnikiem z nowej szkoły MMA. To też, ale wiesz co, ale nadal uważam, jeszcze zanim oddam Szymonowi głos, wiesz, jednak to jest tam chyba 4-5 lat bez regularnych startów. Kłopoty z prawem, dziecko w drodze, to wydaje mi się, że to nie pomogło mu na pewno w budowaniu formy, tym bardziej, że on sam powiedział tam w studiu w Polsacie, chyba w programie Koloseum, że ten termin walki też nie jest dla niego idealny i wydaje mi się, że to plus moim zdaniem też nie pamiętam, w jakim właśnie klubie przygotowywał, bo chyba też w jakimś takim mniejszym. Przypomnijcie mi, w którym, kojarzycie, w jakim klubie się przygotowuje Adam Wieczorek teraz? Ale nie wiem, gdzie dokładnie. Gdzieś na pewno, zaraz szybko zobaczymy, gdzieś u siebie tam na Śląsku. No według tego, no to jest Spartan Chorzów i wydaje mi się, że tu też nie kojarzę, żeby tam miał jakichś dobrych sparing partnerów do tego pojedynku, mimo tego, że Adam bardzo lubię, miałem okazję go poznać. No było tu parę dzików na Instagramie, to coś tutaj się kręciło. Ale to wiesz, no to nie byli zawodnicy, znaczy ja wiem, że sparingi, nie, ale to wydaje mi się, że pokonać Marcina Wójcika, no musiałby, nie wiem nawet co by musiał zrobić, bo wydaje mi się, że nawet jakby ta walka trafiła do parteru, to Wójcik jest na tyle dobrym parterowcem, że nie dałby sobie zrobić krzywdy. Szymon, co myślisz, kto jest faworytem w tej walce według ciebie? No tak, o samym pojedynku to uważam, że no tego pojedynku nie powstydziłaby się karta KSW na pewno w sobotę, to jest dużo ciekawsza walka niż na przykład Kijańczyk z Kleberem. Ale co do samego wyniku pojedynku, kurczę, powiem tak, jeśli Wieczorek to utrzyma na nogę, myślę, że ma szansę tutaj powalczyć z Wójcikiem, bo tak, różnica gabarytów jest tutaj spora. 23 cm, lepszy zasięg ma Wieczorek. Może być różnie, powiem szczerze. A i ostatecznie na kogo stawiasz? Znaczy postawiłbym na Wójcika na papierze, ale osobiście pieniędzy bym nie postawił. Ja stawiam zdecydowanie na Wójcika. Okej, skończyliśmy omówienie karty FEN 48. Powiedzcie mi panowie, jak generalnie oceniacie w skali od 1 do 10 w ogóle tą rozpiskę, bo to też pamiętajmy, że to jest jakby pierwsza gala FEN-u z tych jakby trzech w trzy tygodnie zaplanowanych. Siedem na 10 uważam. Szymon? Znaczy, pytasz o kartę, jak oceniam? Tak, tak, tak. No to też takie 7/10. Myślę, że parę pojedynków ciekawych. No mi się też tak wydaje, że 7/10.
Od razu mówię, bo pewnie będziemy też również oceniać w tej skali galę KSW i galę UFC, więc przypominam wszystkich, że jakby oceniamy to na możliwości fenu i mniej więcej tych organizacji tego pokroju, bo trudno jest porównać, tak jak wczoraj z chłopakami rozmawialiśmy sobie prywatnie, że ciężko jest porównać rozpiskę fenu do rozpiski tak, KSW, który dzień później już nawet już nie mówię o UFC, tak? Więc dobra, tutaj przejdźmy sobie do Nowego Sącza. W sobotę od 19 gala KSW 85. I od razu zaczynamy od pojedynku Wiktorii Czyżewskiej, no z nieznaną polskiej środowisku, z Sandry Sukar, no ponoć wielki talent, jeśli chodzi o amatorskie MMA, no ale no tutaj wydaje mi się, że Wiktoria jest dużą faworytką i ja uważam, że ten pojedynek się skończy w pierwszej rundzie, że Wiktoria znowu wjedzie do dość w mocno w rywalkę i nie zdziwię się, jak będzie poddanie, nie? Szymon? Znaczy, też na papierze dla mnie, no faworytką jest Wiktoria na pewno. Ale to Sukar, no myślę, że to jest taka rywalka, bo Sukar ostatnio rundę przewalczyła, a Czyżewska, no w sumie kim ona się biła na zawodowskie, to po pierwsze, a zobaczymy, jak właśnie wyjdzie poza drugą, trzecią rundę. Myślę, że to jest taka rywalka, która powalczy. Faworytką jest Czyżewska, myślę, że to nie będzie łatwa walka dla Czyżewskiej, bo jest duży hype na Czyżewską. Ja wiem oczywiście, że ona jest w American Top Team i tak dalej, że jest prospektą, ale ona ma 19 lat, jeszcze ma MMA przed sobą. Dla mnie wygra prawdopodobnie Wiktoria Czyżewska, ale to nie będzie raczej łatwa walka dla niej. Takie mam przeczucie, że troszeczkę ten hype trendy się troszeczkę wyhamuje. Takie mam odczucie, ale no trzymam kciuki za nią oczywiście, bo ją lubię i mam nadzieję, że wygra. Kacper, jak myślisz, czy hype Wiktorii Czyżewskiej wyhamuje w sobotę? Nie wyhamuje w sobotę. A jak typujesz to starcie? No ja typuję Wiktorię Czyżewską przed czasem. Będąc szczery, nie znam tej rywalki całkowicie, ale chociaż z drugiej strony KSW też by nie posiliło się transferem z Libanu w kierunku dość egzotycznego, żeby wziąć to dla Wiktorii Czyżewskiej. Można było ściągnąć jakiegoś, no wiemy, z Ukrainy kelnerkę, czy z Litwy, czy innej Białorusi, czy Bułgarii, a ściągając z Libanu, coś musi w tym być, uważam. Tak samo było na oktagonie, jak do Bagi Szwili przyjechała ta zawodniczka z Australii. Wszyscy ją skreślali, ale to się okazało. No nie bez powodu ściągali ją aż z Australii tutaj. No tak, tak. No, tu się mówi, że to jest jakby talenciek, ona tam chyba zdobyła. Nie chcę skłamać, jaki medal, ale na tych mistrzostwach Gama, czyli jeśli chodzi o Europę dosyć prestiżowych. No kurczę, wydaje mi się, że to może być ciekawa walka, ale jakoś mam przeczucie, że po prostu Wiktoria pewnie wygra, ale nie zdziwiłbym się, jakbyśmy zobaczyli fajne trzyrundowe, wyrównane starcie. Catchweight do 72 kg, Łukasz Rajewski zmierzy się z Wilsonem Varelą. Pierwotnie, jak wiemy, tego pojedynku miało nie dość, bo Varela miał mieć chyba dwa tygodnie temu walkę na heksagonie, co też do tej pojedynku nie dochodzi. W końcu panowie się spotykają. Spotkają się w nowym Sączu. Kasper, kto jest faworytem według ciebie? Czy po prostu zobaczymy tutaj K1 po prostu w klatce do MMA? Ja myślę, że zobaczymy walkę MMA. W MMA. Pomiędzy Łukaszem Rajewskim a Varelą. Jestem ciekaw też, bo mało ludzi, mam wrażenie, zwraca na to uwagę, a jednak, bo to jest gala w amfiteatrze, tak? Tak. Czyli na otwartym powietrzu. No, z tego, co mi się wydaje, to tak. No to właśnie, no to jestem ciekaw, jak zawodnicy będą sobie radzić w temperaturze 27-28 stopni, a takie temperatury na jutro zapowiadają. Znaczy na sobotę. 19, tak? No wiesz, to jest... To jest druga walka w rozpisce. Gala zaczyna się o 19. Borek pewnie pogada z 15 minut, coś koło 20. Wydaje mi się, że ta walka będzie. A czy mi się wydaje w ogóle, bo nie wiem, czy zauważyliście to już przy KSW, że ostatnio nie było studia. Że było znowu tak jak przy Narodowym, że było studio, ale przed galą na kanale sportowym. A może też podpisano, mieli czy to, nie wiadomo, ciekawe. Też nie wiem, ale to nadal... To brak studia też by działał w teorii na ich niekorzyść, bo im później, tym lepiej według mnie. A więc ja w ogóle teraz tak obserwuję, wpisałem
jak ten amfiteatr wygląda. On jest w ogóle trochę dziwny, bo on jest taki całkowicie zadaszony praktycznie. Taki trochę, tak wiesz co, no jakbyście teraz zobaczyli sobie, on tak trochę wygląda jak taka hala, wiesz, taka, tak moim zdaniem trochę, więc może, wiesz, jest też szansa, że może pomyślą i może coś tam im zorganizują, jakieś wentylatorki, nie? O, miałoby to sens. No klimatyzację od razu. No widzisz, no. Słuchaj, no zawodnicy walczą czasem w Brazylii, a tam jest jeszcze gorzej, no jakoś sobie będą musieli z tym poradzić, nie? Ale to też może mieć wpływ, nie? Kto wygra według ciebie w tym starciu? Rajewski. Chociaż to jest ten aspekt, o którym mówię, sprawia, że Rajewski nie słynął nigdy z żelaznej kondycji. Co pokazała walka z Barią chociażby, gdzie już tam kondycyjnie zaczął pływać. W tej drugiej rundzie. No z Barią, no trochę z Desme. No to właśnie. I właśnie tu myślę, że przy tej temperaturze to może działać na jego niekorzyść. Z kolei na niekorzyść Barry działa to, że zrobił wagę dwa tygodnie temu. No tak, no i dlatego ta walka jest w catchweightie, nie? Dlatego z tyłem na Rejewskiego, ale tu zostawiam otwartą furtkę. Tu się może zdarzyć wszystko. Szymon? Nie, jeśli chodzi o tą walkę dla mnie stylistycznie, to bardzo kiepska walka dla Łukasza Rajewskiego, według mnie. Ponieważ Łukasz Rajewski ostatnio nie bił się ze strikerami, wygrywał z Desma, jak dużo osób się sugeruje tymi walkami, wygrywał z Desma na nogach i pakował się w trójkąt, w atak, z tego co pamiętam. Barrio też ładnie wyglądał na nogach. Oczywiście Stirasz też kickboxer, ale myślę, że Varela to jest lepszym, myślę o klasę nawet uderzaczem, ma lepsze gabaryty, dużo stawiam na Varelę. Znaczy ja uważam, że tu Łukasz Rajewski w tym pojedynku wygra, no bo Sirajem, czyli w ostatnim jakby w swoim pojedynku wyglądał według mnie fenomenalnie, świetnie kontrował Siraja. Tak naprawdę no, te jego akcje były świetnie przygotowane, bo to jest ogólnie według mnie zawodnik na tyle przez fanów trochę niedoceniany, bo to jest naprawdę klasowej klasy striker, któremu po prostu trochę jakby to jest już tak... Tak jak powiedzieliście, kondycja, parter, trochę go tam generalnie zawodzą. Chociaż tak parter według mnie na strikera nie ma najgorszego. To jednak tutaj uważam, że ostatnio Varela wygrał z Gracjanem, nie? Tak. Ja jednak uważam, że Siraj to jest zawodnik lepszy od Gracjana Szadzińskiego, który ewidentnie nie trzyma ciosu. I ja w mojej opinii Varela troszeczkę po tej walce za bardzo urósł. I trochę się wiele fanów daje się znowu nabrać, że to jest naprawdę super zawodnik. To jest oczywiście zawodnik solidny, ma swoje atuty, ale pamiętamy jak jego walka wyglądała z Maćkiem Kazieczką. Wiadomo, to jest inni stylistycznie w ogóle strajkerzy i Raju i Kazieczko, ale jednak uważam, że Rajewski, który się już przygotowuje cały czas do tego starcia od dłuższego czasu, po prostu strajkerską może nie zdemoluje, ale dosyć pewnie go wypunktuje. A i też nie zdziwiłbym się, jakby gdzieś tam dostał Varela strzała w okolicach właśnie drugiej rundy i po prostu padł. I tak stawiam przez KO, TKO w drugiej rundzie. Rajewski, tak? Tak, Rajewski, Rajewski. No. Dwóch na Rajewskiego, tak? Tak. No musimy się czasem nie zgadzać. Zakładaliśmy się chyba Bartek, tak? I czas? O to się zakładaliśmy. Tak. Dobra, przejdźmy wyżej. Kolejna walka kobiet na tej gali, to jest Adrian, niepokonana Adrianna Kreft walczy z Jasminą Guimaraes. Jasmina Guimaraes ostatnio wygrała z Emilią Czerwińską, dość niespodziewanie, no nie szykujmy się, no. Większość ludzi stawiała na Czerwińską, że ten pojedynek wygra, no moim zdaniem w tej walce wyglądała dobrze, no ale wiadomo, że skupiała się bardziej na aspektach parterowych. Ja to wczoraj, jak sobie rozmawialiśmy o tej gali, wam mówiłem, że ja nie wiem, kto w tym pojedynku wygra. I minął dzień i szczerze nie wiem dalej, kto w tym pojedynku wygra. Gdzieś tam wiadomo, że jestem patriotycznie za Polką. Ale no chociaż akurat mówię, no Adriana Kret jest zawodniczką dosyć silną i wydaje mi się, że Guimaraes będzie ciężko. Jeszcze raz? To jest kwestia, czy pójdą w parter tak naprawdę, bo no, jeśli to wykorzysta tą. O to chodzi, ale mi się wydaje właśnie, że będzie, na pewno nie będzie robiła tego, co z Czerwińską, żeby dociskała do siatki. Gdzieś tutaj wyczuwam szansę Adriany Kreft, która dalej uważam, że przez fanów jest troszeczkę niedoceniana.
Przez to mieli fatalną walkę na Army Fight Night, przez tą fatalną walkę z Petrą Caskową, no, emerytką, jeśli chodzi o... Znaczy właśnie... No mów. Znaczy dużo osób, spójrzcie jaka jest zmiana steru, bo tak. Kupa ludzi, w tym ja, grałem na Owczarz i stawiałem na Owczarz. Teraz jest przedstawienie Wajchy. Dużo osób się właśnie zajmuje tą walką z Owczarz. A wcześniejsze walki Adriany Krew, no, pozostawiały dużo do życzenia tak naprawdę. A Jasmin Gimenez wypadła dobrze z Czerwińską. Ja myślę, że się utrzymała za tą walkę, bo ma szansę wygrać to na punkty, moim zdaniem, Guimaraes. Ja osobiście tak 60 do 40 na Brazylijkę bym postawił. No tak, że Adam ma gdzieś, wydaje mi się, że to jest cała zawodniczka, która się rozwija, która jednak też na cały czas na początku swojej drogi ma spore szanse, ale ja tu powiem szczerze, nie mam pojęcia, kto w tym pojedynku wygra. Wydaje mi się, że będzie decyzja. No chyba, że Guimaraes popełni gdzieś taki błąd jak Karol Owczarz, a mi się nie wydaje, żeby w parterze Guimaraes takie błędy popełniała. Kacper, twoja faworytka? Babochów bije się z dziewczyną. Patriotycznie postawię na Brazylijkę i to tyle. Okej, to możemy przejść jakby do kolejnej walki. Kategoria 77 kg. Michał Pietrzak zmierzy się z Marcinem Krakowiakiem. Tu Michał ma średnią pasę, można powiedzieć, bo on teraz jest po dwóch czy po trzech porażkach, panowie? Po dwóch i remisie. No to nie wygląda. Nie wygląda dobrze, tak jeśli patrząc na jego fighterskie CV. Ale gdzieś tam w mojej opinii Michał jest zawodnikiem dalej lepiej wyszkolonym, posiada więcej atutów. Jest zawodnikiem według mnie z dosyć dobrą kondycją i mimo tego, co dużo ludzi mówi, uważam, że ma dosyć solidną stójkę, na pewno bardziej solidną niż Marcin Krakowiak, który jednak jest bardzo chaotyczny, łatwy do trafienia i tutaj w moim mniemaniu w każdej płaszczyźnie Pietrzak jest lepszy. Ja osobiście chciałbym, żeby w końcu skończył z tym biciem się w stójce i po prostu wykorzystał swoje atuty, czyli mega siłę w klinczu, bo ten zawodnik naprawdę mocny fizycznie. I po prostu szukając obaleń i tam, żeby tam dążył do skończenia rywala przed czasem lub po prostu do dobrej kontroli. Bo mimo tego, że ostatnie te walki nie wyglądały dobrze, to należy pamiętać, że prawie skończył Briana Hoya. Urwał rundę tą Kloworom Manżowskiemu i dosyć wyraźnie też urwał rundę z Szamilem Musajewem. No, przez to był ten remis też. To mi się wydaje, że mimo wszystko, że Marcin Krakowiak w ostatnim pojedynku dosyć pewnie pokonał Henry'ego Fadipę, to jest jednak zawodnik o przynajmniej dwie klasy niżej niż każdy z ostatnich rywali Michała Pietrzaka i w mojej opinii walka z Czarkiem Kęsikiem zabrała troszeczkę Krakowiakowi według mnie duszę i tu po prostu może on ten pojedynek po prostu przegra. Wydaje mi się, że na punkty po dość wyraźnej dominacji Michała Pietrzaka. Jak wy sądzicie? Szymon. Znaczy, no jeśli chodzi o Michała Pietrzaka, no tak jak sam właśnie wspomniałeś, kiepska seria ostatnio Michała. Michał jest sportowo lepszy, tylko też trzeba spojrzeć na to. Michał ma 35 lat. No Maciej Kazał ma 30 lat, jest taki swoim prime, odnoszę wrażenie. Dobry występ, mądry z Fadipa. Na pewno niepotrzebne są te bitki w jego wykonaniu, bo zabiera mu to sporo zdrowia. I to było w walce z Katrem. Koziorzębskim i z Cezarym Pęsikiem. Kurczę, nie wiem, powiem szczerze, no tak czysto na papierze, no to Michał Pietrzak ma wszystko, jeśli ułoży głowę, żeby to wygrać, no ale wiem, jak z tą głową u niego często jest. To ta walka z Hojem też, no nie będę przypominał tego pojedynku, wiadomo jak to było, bo miał na widelcu Hoja tak naprawdę, a przegrał. No zobaczymy, jak wróci. No tutaj pauzował ponad rok czasu od walki z Hojem Pietrzak, no ja liczę, że 35 lat i Michał Pietrzak ma jeszcze tutaj jakieś wyzwania przed sobą w tej kategorii półśredniej. Jak wygra, to widziałbym go, nie wiem, z Mekiem lub... No jest tutaj parę pojedynków, możecie sami powiedzieć, w kategorii półśredniej, żeby zestawić tutaj Michała naprawdę dobrymi nazwiskami. Reasumując, no Michał Pietrzak 60 do 40, ale jeśli chodzi o jakiś tam bardziej przed właśnie w kierunku decyzji, myślę, że bardzo, że to się nie skończy. Jeśli się skończy, to bardzo gdzieś tam w dalszym odcinku pojedynku. Kasper? Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji, iż tą walkę wygra Michał Pietrzak.
ponieważ jest lepszym strajkerem od Marcina Krakowiaka i nawet jak pójdzie w stójkę z Krakowiakiem, to on jest faworytem w tej stójce. To Michał Pietrzak urwał rundę na nogach Tomkowi Romanowskiemu, czyli ja uważam jednemu z najlepszych strajkerów 7-7 i 8-4 w KSW, jeśli nie najlepszym. Że ci przerwa, to chyba była trzecia runda, tak? Dobrze pamiętam? Tak, to była trzecia runda i urwał no, tam stójce. Że odpuścił trochę tam, jak już wygrywał na punkty. Wiesz no to... co, z jednej strony tak, ale z drugiej strony sam fakt, że urwał na nogach rundę takiemu gościowi jak Romanowski, tam należy odnotować. No tak, oczywiście. No tak. Michał Pietrzak ma skilla dużego, no to jest kwestia właśnie jego morali, czy poukładał to i wrócił tutaj z buta, czy no jak przegrał, to ciężka sprawa będzie, prawda? No, bo no tak, i tylko ponad największym atutem... Dobra. Generalnie największym atutem Krakowiaka, który się wymienia, to jest twarda głowa. A bądź co bądź, to już jakaś obciarka od Fadipe sprawiła, że Krakowiak na początku trzeciej rundy pływał. I tylko fakt, że Fadipe nie umiał wybraniać tych obaleń Marcina, to tą walkę przegrał. Faworyzuje dość wyraźnie Pietrzaka. Marcin ma duże szanse. Najważniejsze, czego nie robił Michał Pietrzak w tym starciu. Nie szedł po nogi obaleniem takim klasycznym. W nogi i przewrócić. Marcin powinien sklinczować, zapiąć klamrę i z klamry obalać, bo jedną z największych broni Marcina Krakowiaka jest gilotyna i tego nie powinien robić. Klamra, klincz, wycinka i to jest droga do wygranej dla Michała Pietrzaka. Chyba, że Michał Pietrzak wywodzi się z klasycznego stylu zapasów, czyli wszystkie obalenia od pasa w górę, no i wydaje mi się, że on tam w klinczu powinien górować. Wydaje mi się, że jest jeszcze jeden aspekt tego pojedynku, taki można powiedzieć, że troszkę pozasportowy, że no, jeżeli Michał Pietrzak ten pojedynek przegra, to raczej wyleci z KSW. Niekoniecznie, ale no tak, jest... no ale wiesz... Na pewno ale... zostanie skreślony z walki o najwyższe cele. Tak, ale wydaje mi się, że to już może być ten etap, że po prostu po tej walce po sobie gdzieś tam może mogą pogadać z matchmakerem KSW, żeby po prostu sobie odpocząć od KSW i wydaje mi się, że wtedy by mógł, nie wiem, wrócić do jakiegoś Babilonu, bo to wiesz, to by to... Wszystko to zależy, wiadomo, jak ten pojedynek będzie wyglądał, no ale jeżeli by to była kolejna porażka w słabym stylu, no to kurczę... No ciężko, ja wiem, że to był Romanowski, ja wiem, że to był Hoj, ale no wydaje mi się, że trzy porażki i jeden remis nie będą dobrze wyglądały, nie? No zgadza się, no. Okej, możemy przejść jakby do kolejnej... No tak naprawdę, no Michał to przegra, to już jest takie poważnego MMA. No taki kasus trochę Daniela Skibińskiego, no Daniel Skibiński miał w Kejdłowie z 1-3, Michał Pietrzak ostatnie, ile miał porażek, jakby przegrał, to 3 i remis. Kurczę, no to nieciekawy rzeczywiście moment kary. No trzymał kciuki za Michała, żeby to wygrał, ale będzie to ciężko wygrać. Znaczy Michała troszeczkę w KSW cały czas trzymał tak naprawdę ta jedna walka, tak? Ten... Z Roberto Saldiczem. Dokładnie, to pojedynek, gdzie mimo tego gdzieś tam, wiesz, wziął tą walkę, chyba tam był tydzień przed czasem. Mniej, co? Tam był z 4 no, dni. No tak, ale mówię w okolicach tygodnia, gdzie jeszcze, wiesz, takiemu kozakowi, no... postawił się, tam chyba nawet mógł jedną rundę wygrać. Ja chyba uważałem, że wygrał chyba sobie wszystkie trzy, ale gdzieś tam mógł urwać na pewno jedną z trzech rund. No nie dał się skończyć, potrafił nawet odwalić Roberta. Tak, naprawdę dobrze. I wydaje mi się, że jednak tam trochę od tego zaczyna się trochę hypowanie Pietrzaka. Tak. No, znaczy za duże ciśnienie może nałożone było też na Michała, że może szybko miał się bić o pazy i tak dalej. Ja w ogóle uważam, że Michała trochę się robi ogólnego zapaśnika, a zapaśnik klasyczny nie jest takim, nie zawsze ta transformacja zapasów klasycznych do MMA tak się super udaje. Tym bardziej, że Michał cały czas regularnie startuje w zapasach w lidze zapaśniczej niemieckiej, bo są tam z tego po prostu bardzo dobre pieniądze i cały czas jakby z tych zapasów nie rezygnuje i to też gdzieś może być taki aspekt, gdy mi się wydaje, że do końca te jego zapasy nie są zasymilowane tak w MMA, jak powinny być. Dużo się mówi, że oczywiście Michał jest zapaśnikiem, ale no to jest zapaśnik, który notabene nie używa zapasów w ostatnich pojedynkach. Więc no to jest no taki właśnie, mi się wydaje, że to jest, że też właśnie dlatego, że to zauważcie, że zwykle zapaśnicy stylu wolnego częściej obalają, a ci, co są, wiadomo, można się też czasem zasymilować, jak to zrobił to Daniel Rudkowski, który bardzo fajnie zasymilował się do stylu wolnego, który zasymilował następnie do MMA, ale też klasycznie bardziej używają klinczu, są siłowi też w tego typu zapasach,
jakby powiedzieć, tam bardziej pracuje się nad ustabilizowaniem pozycji tego rzutu. Na tym to generalnie bardziej bazuje, nie? Ale dobra, przechodząc już dalej, kolejnym pojedynkiem jest w kategorii do 95 kg w catchweightie. Kleber z Raimundo Silva zmierzy się z Rafałem Kienczukiem. Tu pierwotnie, jak wiemy, miał walczyć Omar Sy, ale niestety wypadł z powodu kontuzji i spekuje Rafał Kijanczuk. Kacper, zacznę tu od ciebie. Jak typujesz, kto wygra w tym pojedynku? Patriotycznie na Klebera Silva. Dlaczego? Uważam, że jest lepszym zawodnikiem od Rafała Kijanczuka. Też Rafał wchodzi na zastępstwo. Ma dwa, realnie to są 2,5 tygodnia na przygotowanie się. To jest mało. A uważam, że Kleber jest naprawdę twardym zawodnikiem i nie należy go lekceważyć, bo bądź co bądź, jak sobie zobaczymy nawet z kim on przegrywa, no to tam był ten Szafrat Dalmuradow. Wiecie, o kogo mi chodzi. To jest, on w Bellatorze się bije. No, nawet wygrany ma z Filipem Linsem czy z Luisem Enrique da Silvą, który frontkickiem odstrzelił Narkuna z KSW. A też sytuacja w WCA, gdzie dobrze wiemy, że ostatni rok WCA, a nawet powiedzmy półtora, to jest dramatyczny rok, bo tak naprawdę zaczynają przegrywać wszystko, co się da. To nie sprawia, że tutaj oni są jakkolwiek mocnym klubem. Znaczy mocnym klubem są dalej, ale ten chaos związany z tym WCA na pewno nie pomaga zawodnikowi. No ja stawiam na Klebera Silva, wydaje mi się, że jest lepszym zawodnikiem. Ciężko mi znaleźć jakikolwiek argument, który by przemawiał, że Kijanczuk to może wygrać. Znaczy ja powiem tak, ja wczoraj jeszcze stawiałem na Rafała Kijanczuka, ale po naszej przerwie... To cię przekonał do tego. Że oboje, wy. Tak. Obaj. Obaj, Jezus Maria, dobrze, obaj. Przekonaliście mnie, no i trochę zapomyślałem się o tej walce, jednak też stawiam na Klebera i wydaje mi się jednak, chociaż Rafał dalej ma swoje atuty, mi się wydaje, że może tutaj wjechać i gdzieś tam pod ciosami może znokautować Brazylijczyka, ale jednak doświadczenie Brazylijczyka jest dosyć duże i wydaje mi się, że może być taka sytuacja, że no on wie, że Rafał nie jest na ten pojedynek przygotowany. Wie, że kondycyjnie może być słabo i po prostu ja się bym się nie zdziwił, że jakby tym faktem samego doświadczenia Brazylijczyk po prostu może ten pojedynek przeciągać, a czym dłużej, wydaje mi się, że ten pojedynek już dojdzie do przynajmniej do drugiej rundy, Brazylijczyk może ten pojedynek wygrać już dość gładko, nie? Więc też stawiam na Klebera z Silvę tutaj przez TKO w drugiej rundzie, ale nie zdziwię się, jak też będzie poddanie. Wydaje mi się, że decyzji tutaj nie zobaczymy. Szymon? Czy gdyby Rafał był w przygotowaniach, to bym się zastanowił nad jakimś tam wskazaniem jego jako faworyta, ale w takich okolicznościach, jak są teraz, no ciężko mi sobie wyobrazić, że Rafał to wygra. No ja stawiam na Klebera Silvę, też patrząc, z kim Kleber ostatnio przegrywał. No ciężko to widzę. Ja się nie dam na Rafała Kijanczuka, że nawet to jest taki szczególny przypadek. Ja stawiam na Klebera Silvę też i to myślę, że ten kursik, który jest na niego, jest jednym z najciekawszych z całej karty. I 35 lat, gościu bardzo doświadczony, jest w gazie, bo był w przygotowaniach kontra Kijanczuk, który wiadomo jaki IQ ma w klatce. Ciężko mi nie postawić na Brazylijczyka. Znaczy wydaje mi się, że jeśli chodzi o Kijanczuka, to już wczoraj troszeczkę o tym pamiętam, rozmawialiśmy. Rafał to jest zawodnik, który według mnie bardzo szybko zaczął karierę. Tych pojedynków było chyba nam 7 przez rok. Bardzo szybko dostał te walki już na fenie z dobrymi zawodnikami jak Kowalski, Wójcik i tak dalej. Tam po prostu troszeczkę zabrakło takiego profesjonalnego treningu, jakby rozwijania tego, no wiadomo, że rozwijania trochę tego fight IQ, rozwijania tych swoich umiejętności i tak dalej. I troszeczkę tego kariera według mnie się zatrzymała. I zabrakło takich dobrych, solidnych przygotowań pod danego rywala i to wydaje mi się, że teraz ten brak niektórych umiejętności skutkuje kolejnymi przegranymi, czy nawet po prostu głupimi ruchami w klatce po prostu i brak rozwagi, bo według mnie, jeśli Rafał by troszeczkę walczył po prostu spokojniej, to uważam, że on skille już te rozwinięte, niektóre skille ma naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jeśli mogę cię wtrącić, jak sobie obejrzysz, no? Sobie nie przewidziałeś, no pewnie widziałeś walkę z tym Neferanowiczem.
I no. Tam Rafał Kijaczuk zawalczył, raz go widziałem w klatce mądrze. No fakt Neferanowicz to chyba był gościu z kategorii w ogóle średniej, ale chyba poszedł tak jakby do kategorii Kijańczuka. A tam Kijańczuk bardzo mądrze zawalczył i tak jak właśnie zacząłem mówić, ja też swoją myśl wcześniej, moim zdaniem Rafał Kijaczuk, gdyby właśnie był w przygotowaniach, to i gdyby miał właśnie kogoś, bo też Kacper, ten ciekawy aspekt tego WCA, bo ja nawet o tym nie wiedziałem, gdyby go kto miał tam ogarnąć tak naprawdę, to Rafał mógłby być no takiej szerokiej czołówce tej kategorii półciężkiej, tak mi się wydaje w Polsce. Czy też tak uważacie? No, znaczy, może w czołówce to czy nie, w szerokiej no ale... Czołówce? Nie. Znaczy, ja w ogóle tak, to no, w szerokiej przecież... czołówce to ja uważam, że już jest. No tak, no bo to jest zawodnik, który no, węższej powiedzmy. Znaczy, przede wszystkim to jest tak, kategoria 9-3 w Polsce jest słaba. Nie ma co ukrywać, no. Bo no tym bardziej, że... No tak, tylko wiesz co... Tylko jeżeli sobie na przykład zobaczymy, kto jest numerem, to już tam pomiędzy od numeru 1 do reszty kategorii, no to przede jest przepaść. I mi się wydaje, że tam... No zobaczmy, kto jest, nawet jak sobie odpalimy rankingi top 10, no to kto jest w tych rankingach? Jest Łukasz Sudolski, jest Adam Kowalski, których ja Adama Kowalskiego bardzo lubię, ale to jest zawodnik ograniczony bardzo też, nie? Więc no ten poziom jednak wadze ciężkiej, wadze półciężkiej wydaje mi się, że jest dosyć słaby i nie rośnie. I to jest, wydaje mi się, że na najważniejsze, jakby nie ma jakby takiego nowego narybku w tej kategorii wagowej, który dopiero się teraz buduje powoli, ale nadal to nie jest ten level, co ci nowi zawodnicy, którzy na przykład przychodzą z kategorii lekkiej, kategorii piórkowej, czy kategorii kogucie, gdzie tam tych talenciaków jest naprawdę dużo. Znaczy to też, może... Wiesz co, zależy jak na to spojrzeć, bo masz na przykład takiego Bartka Szewczyka, czy masz takiego Damiana Piwowarczyka, no to już są zawodnicy, którzy mają po te 7-8 walki, oni teraz będą się dobijać do tej czołówki. No tak, ale nadal to jest mało, wiesz o co chodzi. Bo nawet jak sobie gadamy też, gadamy o MMA, czy wiesz, sobie omawiamy walki na Strajfie, na Cave'ie, na Babilonach, na Fenie, to zobacz, ile masz tam zawodników tych niższych kategorii wagowych, którzy wiadomo, jeszcze nie są w rankingu, bo dopiero mają tam 2-0, 3-0 i tak dalej, gdzie już my wiemy, że ci zawodnicy za 2-3 lata to będzie realna siła w Polsce w tych kategoriach wagowych. A w 9-3 tego nie ma. Jest oczywiście Damian, jest Bartek, Sergiusz Zając, to jest chyba też 9-3, tak? Tak. Łukasz Oler. No tak, ale nadal uważam, że to jest po prostu za mało, że ten poziom, który mamy teraz jakby w tej czołówce, to jakby to nie jest według mnie to, bo nawet jak się spojrzymy na inne wagi, to według, zresztą na rankingi, czy rankingi MMA Rocks, czy rankingi Indycast, które według mnie są jakby najbardziej w Polsce rzetelne i najbardziej realne, na tą chwilę, to w tamtych kategoriach jest troszeczkę skille zawodników są po prostu większe. I po prostu tyle. Okej. Możemy przejść dalej? Tak. To chyba temat wyczerpany. I jeszcze raz powtórz, Szymon? On już wyczerpany, jeśli chodzi o tą walkę. No tak. W ogóle mi się wydaje, że przy Michale Pietrzaku i przy Rafale Kijańczuku chyba najbardziej jakby tę walkę omówiliśmy, tak jakby powiedzieć prawie z każdej strony. Kolejna walka Patryk Surdyn kontra Kamil Szkaradek. Tak naprawdę no pierwsze duże wyzwanie przed Kamilem Szkaradkiem, który według mnie jest bardzo dobrym, perspektywicznym zawodnikiem. Mimo tego, że ja nie krytykuję tej walki tak bardzo, bo wiadomo, rankingowo to się spina i tak dalej, ma to sens po ostatniej tam przegranej Patryka. Ale jednak gdzieś tam uważam, że może, chociaż wydaje mi się, że zobaczymy fajne kotły parterowo-zapaśnicze, że tutaj parterowo z dwóch stron panowie no naprawdę no będą spróbowali się zagiąć na różne sposoby, to jednak uważam, że po tym, co Patryk pokazał w ostatniej walce, nie oszukujmy się, no zdominował Werlensona Martinsa no całkowicie w tym pojedynku. Wiadomo, że tam to kolano, które nie jest tam żadnym lucky punchem, czy tam lucky kickiem, to jednak no całkowicie zdominował, bardzo dobrze wyglądał kondycyjnie i tak dalej. Tam jedna tak naprawdę chwila zawahania, błąd, który już robił w rundzie poprzedniej, no ale zaważył na to. Ja uważam, że Patryk Surdyn jest dużo lepszym zawodnikiem niż Kamil Szkaradek. Parter nawet, niektóre aspekty parterowe mogą mieć na podobnym poziomie, ale to jest jednak zawodnik, który
dobrze wygląda kondycyjnie, miał jednak swoje momenty i z Damianem Stasiakiem, i z Jakubem Wikłaczem, gdzie tak naprawdę zawodnik, który od samego początku w KSW ma bardzo ciężkie wyzwania, bo nie kojarzę zawodnika, który w tym wieku, bo Sławek miał 5 walk, jak przychodził do KSW, w tym wieku jakby na takim poziomie doświadczenia dostawał już takich zawodników, jaki dostawał Patryk Surdyn. Tym bardziej, że wiele osób zapomina, że Patryk Surdyn to tak naprawdę jest strajker, który się po prostu, którego denerwowało to, że przegrywa przez aspekty parterowe i tego parteru się nauczył według mnie bardzo, bardzo mocno i reprezentuje te umiejętności naprawdę na wysokim poziomie. Ja trochę się obawiam jedynie tego aspektu, tego psychologicznego, że jeszcze mógł nie wyleczyć się z tej porażki, która jednak wygrywał wyraźnie, przegrywał przez knockout w trzeciej rundzie, a tak naprawdę no potem się dowiadujesz, że jakbyś wygrał tą walkę, to walczyłbyś na Stadionie Narodowym, nie? Myślałem o tym. Dokładnie. I to według mnie może mieć znaczenie, bo jednak wiadomo, to była jego pierwsza przegrana przez tak ciężki knockout dotkliwie i to jest jakby jedyna, może nie że jedyna, bo oczywiście no Kamil jest perspektywicznym zawodnikiem i może zaskoczyć, zwłaszcza tym patrzę, bo ja się też nie zdziwię, jeżeli pójdą w te kotły i po prostu Kamil, wiesz, w jakimś tam aspekcie będzie lepszy i gdzieś tam złapie jakąś gilotynę, złapie jakąś skrętówkę, bo wydaje mi się, że to może być pojedynek tej klasy, nie? Ale gdzieś stawiam na Patryka Surdyna, tak 60 do 40, może nawet 65-35, bo skillowo wiadomo jest lepszym zawodnikiem, ale Kamila na pewno nie należy klaszać, bo tak naprawdę niewiele jeszcze wiemy o jego klasie sportowej, bo ta walka z Martynikiem pierwsza też nie wyglądała super, ostatni pojedynek też jakby no, wyglądał w tym pojedynku bardzo dobrze, no ale to jednak uważam, że to jest klasa niżej od Patryka Surdyna. Kacper. Wyczerpałeś temat, ja nic nie dodam tak szczerze. Bo ja typuję Surdyna decyzją po prostu. Uważam, że wrócił, uważam, że jest lepszym zawodnikiem i tyle. Szymon, czy ty coś dodasz? Znaczy tutaj, jeśli chodzi o aspekt samych rywali, no tutaj przedpon właśnie choćby z Patryka Chłopaka na Patryka Surdyna, to będzie chyba za dużo, mi się wydaje, dla Kamila. Kamil jest dobrym, utalentowanym gościem, ale no miewał problemy w tamtych pojedynkach wcześniejszych, chyba na Armii też, z tego co pamiętam z Wieliczko. Na Patryk Surdyn też, właśnie jak on się bił, w ogóle jaki kaliber mamy rywali. Stasiak Wikłacz, Wellesson Martins, no Sylwę Sylwka Millera też nokautował. Nie, no czysto sportowo, no to tutaj i doświadczeniem to Patryk Surdyn bijesz karatka na głowę, ale wiadomo, to jest MMA, nie? No może to się skończyć, właśnie tak jak mówisz, w jakiejś kotłowaninie nieparterowej, ale tak pod kątem czysto sportowym i właśnie doświadczenia, które ma ogromny Patryk, jakby nie patrzeć w samym KSW, bo bił się tutaj z mistrzem, no ze Stasiakiem pamiętamy tą walkę, ja oglądałem też, trochę liczyłem wtedy na Surdyna, bardzo dobra pierwsza runda ze Stasiakiem, to było 3 lata temu, też należy wspomnieć, miał 25 lat wtedy Patryk, teraz ma 28, no gościu jest przed swoim prime i myślę, że tak jak wygra, to się włączy jeszcze do rywalizacji o te najwyższe cele w kategorii koguciej, a będzie się z kim bić tutaj, wiadoma sprawa. No, dokładnie. Dobra, możemy już przejść wyżej. Patryk Kaczmarczyk kontra Daniel Tarhila. Szymon, może ty teraz zacznij. W jaki sposób Patryk Kaczmarczyk wygra w tym pojedynku? Znaczy, patrząc na aspekt też poza gdzieś tam tej walki, no chyba Patryk Kaczmarczyk, ktoś tam się świergają ptaszki, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku zawalczy, prawda? Także znaczy obawiam się właśnie, bo tak jak sobie słuchałem Patryka Kaczmarczyka i opowiadał o Grzegorzu Tkaczyku, że Grzesiek Tkaczyk jest w życiowej formie. Wjechał Tkaczyk w pierwszej rundzie i w drugiej i w trzeciej rundzie przegrał z Michalczukiem. To było na gali na strajk ostatnio, tak? W sobotę. No. To był strajk, prawda, tak? Tak. Chyba tak, no. Jeśli chodzi o Patryka Kaczmarczyka, właśnie obawiam się tego z jednej strony, bo też czysto sportowo dla mnie Patryk Kaczmarczyk to jest dużo lepszy niż Tarhila, jest dużo bardziej doświadczony, no wykazał się, prawda, w tych walkach z KSW, ale obawiam się, że będzie chciał to szybko skończyć. I trochę mam takie przeczucie, że jak się Tarhila nie da przełamać na początku walki, oby tak nie było, bo jeśli zawalczy Patryk Kaczmarczyk normalnie mądrze, to wygra, ale jeśli zawalczy od początku mocno, to może być różnie później, ale dla mnie no, faworytem jest Patryk Kaczmarczyk, to jest zdecydowanie. Mam nadzieję, że nie popełni, bo na tyle doświadczonym zawodnikiem, że rozegra to mądrze i wygra to dominujący po prostu sposób, no bo jednak to nie jest Tarhila,
wykazał się z Kazieczką, ale no, nie porównujmy Wojtka Kazieczki, który pierwsze kroki stawiał MMA, a jednak Patryka Kaczmarczyka, który się bił ze Śmiechowskim, bił się z Ruchałą, bił się z Kępą, no to jest naprawdę kawał dobrego zawodnika już i młody, prawda? Kacper? Przed sobą. Musi to wygrać, a jak zobaczy w tym roku, no wiadomo, no przecież tam coś tam kręcą się informacje, wiadomo, z kim. No obawiam się, żeby tylko nie spuchł na początku, a jeśli zobaczy mądrze, to łatwo to bierze. No według mnie Patryk Kaczmarczyk wygra tą walkę dość szybko, wrzuci od razu wysoki bieg i Słonio ma rację tutaj pod tym względem, że jeśli go nie przełamie, to może w drugiej, trzeciej rundzie być nieprzyjemnie dla Patryka, ale wydaje mi się, że jednak obali i pamiętajmy, jak wyglądał ze Śmiałowskim. Śmiałowskiego jest ciężej skontrolować na ziemi, gdy się zwiększy od Tarhili. Tarhila jest mały, jest gorszy fizycznie, a tu siłowo powinna być przepaść. Tarhila to jest jednak jeszcze dzieciak w porównaniu do Patryka. I się zastanawiam ostatnio, czy to nie będzie powtórka z walki z Dominem, tylko w jeszcze szybszym tempie, że tutaj obali. I zastanawiam się poddanie, czy taka po prostu poprzez liczne uderzenia w parterze na korzyść Patryka Kaczmarczyka. Pierwsza, druga runda, jestem dość po prostu przekonany o tym. No i to lekko podchodzi pod mismatch według mnie. Znaczy nie, no to mi się też tak wydaje, że to wiadomo, że skillowo to jest przepaść i każdy wydaje mi się, że wie, że Patryk powinien walczyć z Damianem Stasiakiem, a Tarhila powinien walczyć z Paskalem Hincenem i to byłoby... Ja tam Damian Stasiak się... Nie, no może z Paskalem Hincenem to może już nie, ale... Ale nie, ale mi chodzi, wiesz, że zamiast tych walk, nie? Że... Tak, no wiem, porównanie. Tak, o coś takiego mi chodzi. Też mi się wydaje, że tutaj będzie przepaść, tylko według mnie Patryk też nie może tej walki prowadzić tak spokojnie, stójkowo, bo jednak Tarhila moim zdaniem pokazał, że jest dosyć dobrze ułożony, mimo swojego wieku jest dosyć dobrze ułożonym strikerem pod względem technicznym. Jeżeli Patryk będzie chciał iść w tą grę i strajkersko pokazać, że jest dobry i załóżmy nie da rady go złapać na żaden cios, czy załóżmy nie da rady go wprowadzić do parteru i załóżmy kondycyjnie będzie słabiej przygotowany, to ja, chociaż ja widzę ogólnie mało szansy dla Tarhili, ale gdzieś widzę szansę, że może jedną, może dwie rundy wygrać i wtedy będzie dla Patryka problem, ale w moim mniemaniu, tak jak ty powiedziałeś, Kacper, że to będzie, wydaje mi się, że wyglądało niemal identycznie jak z Dominem. On tam wjedzie naprawdę mocno, bo to jest zawodnik. Patryk jest zawodnikiem i to widać w każdej jego walce, który wyciąga wnioski. Wyciągał wnioski po pojedynku ze Śmiałowskim, po Ruchalec. On to jest zawodnik, który cały czas się rozwija, który cały czas jeździ, trenuje naprawdę z bardzo mocnymi zawodnikami. Tutaj wydaje mi się, że i to jest też zawodnik, który strajkersko jest zawodnikiem mocnym, chociaż to jest całkowicie inny styl niż Wojtek Kazieczko czy Tarhila i tak dalej, bo to nie jest jakby taki typowy, techniczny kickboxing taki, tylko to jest po prostu dobrze ułożony boks z elementami zapasów, tym bardziej, że on parter ma dobry, jest też mocnym zawodnikiem siłowo. Ja tutaj gdzieś strzelam, że on też właśnie sprowadzi tą walkę do parteru i tam będzie chciał ubić, ewentualnie gdzieś tam poddać, co robił w przyszłości, tylko to jest jedna rzecz, której ja się obawiam, no bo te ptaszki, które ćwierkają, o których mówił Szymon, no nie oszukujmy się, jaka to jest walka, no. Gdzieś ptaszki ćwierkają, że najprawdopodobniej będzie to walka z Danielem Rutkowskim, main event w Radomiu. I ja się tylko obawiam, bo to jest jedyna rzecz, która wiem gdzieś tam od zawodników prywatnie, że jeżeli już wiesz o jakiejś walce, zwłaszcza o walce dużej, no a ta walka z Rutkowskim to będzie duże wydarzenie w Radomiu, duże wydarzenie dla... Bardzo fajny main event, trzeba przyznać, jeśli to... Duże wydarzenie dla Patryka, jeżeli, no, Patryk wydaje mi się, że wie, że jeżeli w kolejnej walce z Rutkowskim wygra, no wskakuje do walki o pas. Wskakuje do kandydatów do walki o pas, nie? Gdzieś tam... To też na rękę, gdyby Patryk wygrał. Tak naprawdę, patrząc drabinkowo, żeby nie było znowu rewanżu Rutka, jeśli by Rutek wygrał... Prawdopodobnie z Parnasem, chyba że ruchałaby. No tak. Ale myślę, że w ogóle, że Parnas w ogóle za chwilę wyleci z 6-6 i będzie 7-0 raczej regularnie bronił pasa, no ale tutaj wydaje mi się, że to jest taka rzecz, że wiesz, że czasami jak zawodnik już widzi daleko, to się czasem na tym pojedynku nie skupia i trochę może Tarhili lekceważyć, a ja zawsze uważam, że taki zawodnik jak Tarhila, który uważam, że swój prime będzie miał gdzieś za 2 lata, tak plus minus, bo to jest zawodnik, który Ja bym tu nie przesadzał, Bartku. Nie, no co ty, jeszcze nie... Za 2 lata to
Tu nie, tu dalej pamiętajmy. Może za 2-3 lata, dobra, dobra, 20 lat. Ale wiesz, też za. No tak, ale ten wiek to sami wiesz. Marcin Held swój prime miał w wieku 21 lat, 22. No bo walczył zbyt intensywnie, też trzeba przyznać, bo. No, wiadomo, to się wyłożyło później, ale jednak swój prime miał w tym czasie, nie? W tym no czasie. Miał, tak wyszło właśnie w tym karierze, nie? Ogólnie. Wiesz, Saladin Parnas też ten prime miał dosyć całkiem niedawno, wiesz, wiesz tych zawodników pokonywał w KSW. Dosyć. Znaczy, jeszcze nie miał swojego prime, osobiście ja uważam. A czy ja wiesz, tak no tak, to jednak. Bardzo wysoki tak naprawdę. No się... Cały czas jest w bardzo dobrej formie, no ale jednak no, pokonywał już tych zawodników dosyć szybko w młodym wieku, nie? Bo tam był Sowiński, Wrzosek, jest szybko, zaraz była walka o pas, tak dalej, więc był... Wiesz, on tam, nie wiem, w wieku chyba 22 lat chyba Iwana Buchingera pokonał, no kurwa, no weterana, który cały czas gdzieś tam jest w top 10 z lepszych zawodników w kategorii piórkowej. I teraz nie, piórkowej chyba. Więc tutaj lekka mi się wydaje... No, lekka czy piórkowa, bo on tam to zawsze miesza. Ale no, wydaje mi się, że skillowo Patryk ten pojedynek wygrał, no, ale nie może popełnić błędu. A zdarzało mu się to w przeszłości. Tak samo jak w pojedynku ze Śmiłowskim, no tam tak naprawdę wiecie, no to skillowo on był lepszy od Śmiłowskiego. To walka pokazała, miał plan bardzo dobry, ale gdzieś tam zawiódł aspekt kondycyjny, który czy cały plan... Uderzenie? No, to, no wiadomo, że to wydarzenie, ale gdzieś tam jednak jakby nie stracił, jakby nie miał tą kondycję, to może by nie stracił czujności, nie dostałby tego ciosu, więc to po prostu wszystko mogło po prostu z siebie gdzieś tam wynikać. Dobra, przechodzimy do KO Main Eventu. Ibragam Szuzigajew, Bogdan Gnitko, ja tutaj może zacznę. Oglądałem dzisiaj walkę jeszcze raz Ibragima z Erslanem i ja tutaj... Oczywiście może się wydarzyć tak, że Bogdan Gnitko wjedzie, trafi, bo to jest zawodnik bardzo groźny w stójce, ale w moim mniemaniu nie wiemy o Bogdanie Gnitko nic, żeby sądzić, że on ten pojedynek może poza tam pierwszą rundą trafieniem wygrać, bo nie wiemy, jak on wygląda na dystansie 3 rund, a nie wiemy w ogóle, jak on wygląda na dystansie 5 rund. Znaczy, a jednak... Ja powiem lepiej, my nie wiemy, jak ten gość wygląda na dystansie 2 rund. No to też prawda. A jednak Ibragim pokazuje się cały czas, że to jest zawodnik, który bardzo fajnie pracuje na nogach, ma tą swoją stójkę, ma naprawdę ten boks, ma bardzo dobrze wyważony i skillowo, jeśli chodzi o pół ciężką, to jest bardzo dobry striker. I on też, zauważcie, jak on w swoich pojedynkach bardzo fajnie dostosowuje swój styl walki w stójce do gabarytów rywala i do generalnie do warunków swojego przeciwnika, bo on troszeczkę inaczej wyglądał z Tomkiem, wiedział, na co sobie może pozwolić, a inaczej już wyglądał z Erslanem, gdzie on tak naprawdę w pierwszej rundzie z Tomkiem dosyć mocno zaczynał, bo tam te ciosy były mocne, a z Erslanem ten jego początek był taki troszeczkę powoli, wyczuł, że to jest zawodnik, który według mnie no, stójkowo jest po prostu świetny, te elementy ma naprawdę bardzo dobre i bardzo fajnie on ten pojedynek czyta i tutaj wydaje mi się, że będzie wiedział, że musi uważać na tą pierwszą rundę, a potem po prostu będzie łamał z każdą rundą Bogdana Gnitka, aż gdzieś w okolicach, moim zdaniem, już wydaje mi się, że drugiej, trzeciej rundy może się powoli pojawić jakiś kryzys i Ibragim. Jak sobie tak gdzieś tak wizualizuję tą walkę, to wydaje mi się, że nie zdziwię, jak będzie jakiś soczysty hak na wątrobę i gdzieś tam po prostu Bogdan Gnitko skończy przez TKO. Szymon. Znaczy patrząc pod... Znaczy właśnie mówiłem, bo chciałem ci przerwać. Chodziło mi o to, że Gnitko to jest taki kasus, który miał właśnie Rafała Kijanczuka w tym M1 Challenge, jak sobie spojrzymy, nie? Wszystko w pierwszych rundach, Gnitko też wygrywał szybko, szybko. Troszeczkę chyba za szybko ta walka. Odnoszę wrażenie, że dla Bogdana Gnitko to będzie bardzo duży przeskok, a no Przyśgajew ostatnio no dał szkołę Eslanowi, nie zwąstuje, że sobie go punktował jak chciał. Tak zasadniczo, jeśli chodzi o Przyśgajewa, u niego jest dobre to, że praktycznie każdy zawodnik z tej kategorii był ciężki, będzie od niego wyższy. To, że znowu Czyżgajew jest dużo szybszy zazwyczaj. Szybszy było od Tomka Narfuna i od Eslana również. A Bogdan Gnitko będzie prawdopodobnie na początku ciężki. Gdzieś tam trzeba będzie przeczekać pierwszą, może drugą rundę. Zobaczymy, czy Gnitko nie będzie chciał przenieść tego też do parteru. Zobaczymy. Ale na ten moment bardzo wyraźnym faworytem Czyżgajew jest dla mnie w takim starciu. No wiadomo też, że miał tutaj kto inny być z tego, co się mówiło, stać z Czyżgajewem. Gnitko
No, nie jest dobry pretendent, no trzeba to przyznać, bo wygrał trzy walki, trzy w pierwszych rundach, prawda? Ale no faworytem tutaj dla mnie takim, no 70 do 30 jest Czużigajew. Jeden z najpewniejszych chyba typów, takie odnoszę wrażenie z tej karty. Kacper? Ibrahim Czużigajew, żeby wygrać tą walkę, nie może zrobić jednego błędu. Nie może się cofnąć na siatkę. Jeśli on się cofnie na siatkę, to przegra tą walkę. Jeśli będzie sobie orbitował, to wygra tą walkę, bo Kijańczuk się cofnął i przez to obalił, potem wiemy, tam było to kolano w parterze. No i nie powinien Rafał wchodzić do tej walki. Dzisiaj pewnie to Rafał Kijańczuk w ogóle by walczył o pas z Ibrahimem czy z Igajewem, a nie z Kleberem Sibą. No, wydaje mi się, że Gnitko, kwestia jak Gnitko zacznie, bo jeśli rusza eksplozywnie, tak jak w swoich wszystkich pojedynkach w KSW, to on nie będzie miał siły w drugiej rundzie już. Ja mam nawet 10 minut, bo myślę, że jest na tyle młodym chłopakiem jeszcze jakieś tam już posiada, ale Max po drugiej rundzie, później się przyzygaje te dwie rundy. Dojdzie do trzeciej rundy, to przyzygaje już tutaj sobie wyprztyka Gnitko. Mi się wydaje, że to nawet może się skończyć w końcówce pierwszej, na początku drugiej rundy przez Ibrahima. Ibrahim jest... Ibrahim dużo lepszy. Mądrze zawalczy i sobie wyczuje Gnitko w pierwszej rundzie, zobaczy, czy jest w stanie mu Gnitko czymś krzywdę zrobić. No przyzygaje jest takim sprytem, jest takim kuldelisem trochę, nie? Nie uważacie? Taki spryciarz, bo z Narkunem tak wyglądał i no ta jest na to koncertowo wyprztykał, a jest mega doświadczony za CB, bo ma 13 walk w ACB. No tak. O doświadczeniu Czudzygajew zjada tutaj Gnitko pod każdym względem. No ja stawiam na Czudzygajewa, KO, TKO, druga runda. Znaczy ja się w ogóle nie zdziwię, jak ty powiedziałeś, że tam się już może to wydarzyć gdzieś pod koniec pierwszej rundy. Ja się nie zdziwię, po prostu wiesz, jak w jednych, jak Gnitko będzie szedł tymi sierpami okrężnymi, gdzie tam po prostu a Czużigajew ma dobre kontry i wydaje mi się, że gdzieś może po prostu skrócić dystans i po prostu strzelić taką kontrą, gdzie Gnitko po prostu tego nie ustanie na nogę, bo jednak w tej kategorii wagowej ten cios waży, a według mnie Ibrahim ma dobry, jest inaczej, nie ma jakiegoś, tak, no właśnie, nie ma jakiegoś nokautującego ciosu, ale ma na tyle dynamiczne, ma ten swój dobry timing, że nie zdziwię się po prostu, jak tutaj skruszy Gnitko, ale dalej uważam, że to jest taka trochę, jeśli chodzi o Gnitko, takie po prostu, no trochę nie wiadomo, bo my cały czas nie wiemy, co on potrafi, bo tak naprawdę wszystko, co wyjdzie poza drugą rundę, będzie dla nas zaskoczeniem, bo może, wiesz, może się tak przygotował, może tak będzie przygotowany na ten pojedynek, że po prostu będzie miał kondycję, wiesz, na 5 rund, że będzie potrafił obalać, wiesz, może tam będzie obijał, może, kurczę. No ale jednak uważam, że tym doświadczeniem, bo Ibrahim jest naprawdę świetnym zawodnikiem i ja cały czas uważam, że jeszcze, ja się nie zdziwię w ogóle, że jak po tej wygranej Ibrahim w ogóle zmieni kategorię wagową w końcu. Bo wydaje mi się, że wiesz co, zastanawiam się, sorry, że ci wejdę słowo. No. To wszystko wydaje mi się zależy od Mameda. Jeśli Mamę to dojdzie, załóżmy po walce z... Mam nadzieję, że to nie będzie Materla Pawlak, tylko Mamed Pawlak i nie zdziwię się wcale, jak Mamed odejdzie po walce z Pawlakiem na emeryturę po raz drugi. I wtedy Czuzygajew, Pawlak, tarcie dwóch mistrzów. No ja bardzo bym chciał to sobie zobaczyć. Ja osobiście bardzo bym zobaczył, mega bym zobaczył walkę. Czy to w 8-4, czy 9-3, ale Czuzygajew z Brisem. I strasznie bym to walkę chciał zobaczyć, bo to jest... A czy mi się wydaje, no, mi się wydaje w ogóle, że Ibrahim wadze średniej, to będzie game changer tej kategorii. A jeszcze jakby do tej kategorii wagowej przyszedł Ibrahim Czużigajew i udałoby się jakimś cudem z powrót Patryka Kinsla, to wam powiem, że pojedynek, jakiś main event na jakiejś zagranicznej gali, Czużigajew, kurczę, Kins. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o sportowo-europejskie MMA, to taki main event zgarnąłby wszystko, nie? So must go on. Osobiście ja wolałbym z Pisem niż z Kinsem na przykład. Strasznie mnie ta walka intryguje. Jak by to wyglądało. Ale ja nawet bym zobaczył walkę z Tomkiem Romanowskim, wam powiem szczerze, jeśli chodzi o... Ale to tak, tak, też. Bo ten poziom, wiesz, wyszkolenia, tak, wyszkolenia stójkowego, obu tych, dlatego mówię, to byłby game changer, bo to, jego walki byłyby ciekawe z każdym.
i z Pawlakiem, i z Brisem, i z Romanowskim, i z Kinclem, jakby przyszedł. Wydaje mi się, że z każdym z tych zawodników nawet na wysokim poziomie te walki by naprawdę bardzo dobrze wyglądały. I teraz przechodzimy do main eventu. Gali KSW w Nowym Sączu, Saladin Parnas, Robert Ruchała. Kasper, zacznij. Ile według Ciebie szans ma Robert Ruchała w tym pojedynku? Tak od tego, zanim wytypujesz walkę. Jest to bardzo ciekawe pytanie. Stawiam 80-20 dla Saladina Parnasa. Saladin jest lepszym Stójkowiczem. Saladin może mieć lepszy parter od Ruchały nawet. Chociaż ma ten parter, mam wrażenie, może, jakby to powiedzieć, Robert ma więcej do zaoferowania w tym parterze, ale uważam, że w tym, co ma Parnas, jest lepszy niż ta wszechstronność w parterze Roberta Ruchały. No, timing, szybkość, praca na nogach, kopnięcia, no to wszystko tak naprawdę wskazuje, że Saladin Parnas to wygra. Ciężko mi sobie wyobrazić Saladina Parnasa wygrywającego przed czasem. Nokautu tu nie widzę, bo Saladin, skoro Eskijew nie był w stanie w pierwszej rundzie znokautować, to wątpię, żeby pojedynczym ciosem zgasił go Parnas, ewentualnie może jakąś kombinacją na tu w dalszej części, ale kondycja tak samo działa na korzyść Parnasa. No ciężko mi tu znaleźć jakikolwiek argument, który by wskazał na wygraną Roberta Ruchały i stawiam 80-20 Saladin Parnas. Decyzja, ale nie zdziwię się finiszem w rundach mistrzowskich. Znaczy ja stawiam może 75-25. Też uważam, że jest mało argumentów za Robertem, chociaż bardzo trzymam kciuki, bardzo chciałbym, żeby wygrał, bo to wydaje mi się, że to byłaby naprawdę mega historia. Jedynym gdzieś tam aspektem, który ja widzę, to już tam mówiłem, rozmawialiśmy wcześniej prywatnie, że gdzieś tam to jest takie zbijanie wagi, takie tutaj skoki po wagach może trochę gdzieś tam Saladinowi. Według mnie może się gdzieś to przełożyć na formę, ale to jest takie trochę bardziej życzeniowe myślenie niż rzeczywiście, bo nie wiemy jak to może być. Saladin tak naprawdę mało kiedy pokazywał jakieś słabsze momenty w swojej... Mi się też tak wydaje, bo wydaje mi się, że Parnas nie będzie zainteresowany, jeżeli wygra, nie będzie zainteresowany rewanżem z Rutkiem, nie będzie zainteresowany walką ze Śmiałowskim, tym bardziej, że uważam, że w lekkiej, każda walka w lekkiej dalej jest dla niego ciekawsza niż wagi fiórkowej. Tak. Zależy, wydaje mi się. Wydaje mi się, że nie zwakuje teraz pasa, ale poczeka do gali w Radomiu. No możliwe, też mi się tak wydaje, ale... I co wiadomo, no Kaczma, tylko wiecie co, tylko tak naprawdę wydaje mi się, że też dla rozwoju kategorii w KSW lepiej będzie, jak on ten pas zwakuje. Tak, oczywiście. Bo to będzie znowu taka sytuacja, jak jest z Defrisem, że wiesz, że dochodzi pretendent, fajnie, będzie miał szansę, dochodzi do walki i potem, ej chuj, bombki strzelił, nie? I w łeb. No i, i tak to... kolejny w łeb. Chodzi no czwarty w łeb. Tak to właśnie wygląda, tym bardziej uważam, że większe szanse do pokonania Parnasa mają zawodnicy z wagi lekkiej. Tak. Valerio Mircia przede wszystkim. Valerio Mircia, Marian. Uważam nawet, że ktoś z tych zawodników jak Szymański, Tutarauli, nie mówię, żeby wygrali, bo to jest inna sprawa, ale gdzieś mieliby swoje atuty w tych swoich pojedynkach, a jednak uważam, że obecnie w kategorii piórkowej, no nie wiem, kto miałby mu... jaki miałby znaleźć patent na Saladina Parnasa, żeby się chociaż dał powyżej tych 20-25%. Bo i wydaje mi się, że Śmiałowskim wygrałby bardzo łatwo, no z Rutkiem wydaje mi się, nie wiem co by się miało zmienić od ostatniej walki. No z Robertem zobaczymy jak to będzie wyglądało, też powracając do samej też tej walki z Robertem, to mi się wydaje też, że tutaj Robert ma szansę, no zobaczymy jak ten jego parter wygląda, no bo jest tam gdzieś też aspekt tej kontroli, która z Torresem wyglądała słabo, no ale już Daniel Rutkowski miał to pokazać, a tego nie pokazał. Uważam, że zapaśniczo Rutek jest lepszym zawodnikiem niż Ruchała. Wiadomo, no jest młodość też, jest, że się Ruchała rozwija, ostatnio zrobiłem też sparingi z Mateuszem Gamrotem. Jak gdzieś widzę w głowie scenariusz, że on będzie uciekał, trafiał, obalał, gdzieś to mieszał i tak dalej i będzie w stanie wyrwać trzy rundy,
ale uważam, że to będzie, to może być mało, mało prawdopodobne, bo jednak Pardas ma tą stójkę no, genialną, potrafi świetnie kontrować i jeżeli Ruchała pójdzie w jego grę, a prawie każdy idzie w grę Parnasa, po prostu może go bardzo, bardzo po prostu obić. I ja się nie zdziwię, ty mówisz, że jak może skończyć, mi się wydaje, ja się nie zdziwię, jak on ten pojedynek skończy przed czasem podobnie jak z Romkiem Szymańskim, wiesz, że po prostu pojedynek trafi jakoś do parteru i on go tam w parterze ubije. Jakąś kontrę weźmie, gdzieś go tam przewróci raz i tam będzie go po prostu i tam po prostu go dokończy i tyle, no, ale bardzo bym sobie życzył, żeby po prostu Parnas ten pas po prostu stracił, bo wtedy wydaje mi się, że ta kategoria w KSW nabierze jeszcze większej mocy, jak nie będzie po prostu Parnasa w kategorii do 66 kg. Jeszcze panowie coś macie do powiedzenia? Szymon? Znaczy, no dla mnie bardzo dużym faworytem jest Parnas i też taki scenariusz przewiduje, że Parnas tutaj wygra, zunifikuje, bo to jest unifikacja chyba, tak? I opuści tą kategorię. Znaczy wiesz, nie, no unifikacja, on już mistrzem jest. Ale chyba Rufala też ma pas. Aha, no tak, tych pasów. To jest unifikacja. Rozumiem, no. I lepiej bym widział, znaczy osobiście ja Parnas już tego drugiego tematu bym widział tylko z dwoma zawodnikami, z Marianem i z Milczeą, ale i tak tam Parnas byłby, no... Parnas jest super talentem, trzeba przyznać, jak na tutaj polskie podwórko, no myślę, że długo, długo nie będzie takiego zawodnika, jak Parnas odejdzie. Osobiście tak uważam. I myślę, że Robert Ruchała na początku czuję, że to może być bliska dosyć walka, ale właśnie albo w rundach mistrzowskich, albo na punkty wygra Stadion Parnasę. No i zobaczymy, co dalej z tego karierą. No ja osobiście chciałbym go bardzo w UFC zobaczyć. No, jak wygra, będzie miał rekord 18-1, no super rekord, tak naprawdę 25 lat. Sky is the limit dla niego tak naprawdę. To jest gościu, który może namieszać realnie w najlepszych organizacjach na świecie. No, zgodzicie się chyba. No tak. Wydaje mi się, że jeżeli on pójdzie, a chciałbym, żeby kontynuował karierę w 7-0, to uważam, że wiadomo, teraz jest różnica między zawodnikami KSW a top 15 UFC, ale uważam realnie teraz, że mógłby według mnie, patrząc na to, jakim jest już talentem w Europie, jak jest uznawany, ceniony, ja bym się nie zdziwił, jak on by poszedł do UFC i miał taką drogę dosyć szybką, jak Mateusz Gamrot miał do... Myślę, że dwie, wiecie trzy... Wiecie co, jeszcze tak... Sorry, że przerywam, ale tak w sumie teraz doszedłem do wniosku, że w ogóle nie wiadomo, czy Saladin Parnas zrobi wagę, a jutro jest przecież ważenie i to jest bardzo ważny punkt, bo jeśli Saladin Parnas straci pas, wygra z Robertem, no to tak naprawdę ma gotowy pretekst do tego, żeby opuścić sobie tą kategorię wagową. No tak. Nie, znaczy tak nie będzie. Zobaczymy, ale jutro jest ważenie, tak? Tak, jutro jest ważenie. Zobaczymy. No ta waga wydaje mi się, że tak jak powiedziałem wcześniej, też może być ważnym gdzieś tam aspektem. Też może być gdzieś tam game changerem. No kurczę, zobaczymy, bo to jednak też mi się wydaje, że Parnas po prostu, wiesz, zawsze uważam, że każdy organizm ma gdzieś stop. I wiesz, i to jednak tym razem się bardzo, bardzo mocno budował się z Saladin Parnas na ten pojedynek wagowo. I tutaj, wiesz, jest znowu zmiana, powrót do kategorii. No to zobaczymy, no ale mówię, to jest takie trochę życzeniowe i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrze, reasumując tą galę KSW, powiedzcie mi w skali 1 do 10, jaką oceniacie? No według mnie takie mocno 7,5. Ja 8. 7. No, bo ta kategoria... Ja troszeczkę zmieniłem podejście swoje do KSW, a w tym roku rzeczywiście KSW robi fajne te rozpiski i oby tak do końca roku, jak najdłużej. Naprawdę dobre sportowo karty robią. I też może dlatego ten mój jakiś tam optymizm, jeśli chodzi o KSW, że dałem największą, powiedzmy, ocenę, ale no nie ma się tutaj do czego za bardzo przyczepić, tak szczerze mówiąc. Słonio, dobrze wiemy, że to mocno 8 jest tylko ze względu na Wiktorię Czyżewską w tej nie, karcie walki. Nie, tej walki nie oglądam, bo nie będzie. Tak, czyli co mówisz, jakby nie było Wiktorii, to byłoby 5,5. Nie, żarcie, oczywiście, że dla Wiktorii, kurwa, wiadomo sprawa, żeby doglądał od początku tą galę. Dobra, czekajcie. Teraz możemy sobie przejść do kolejnej gali, czyli UFC 292. Zaczniemy sobie od razu od karty głównej, czyli Marlon Vera kontra Pedro Munhoz. No według mnie to jest to bardzo fajny pojedynek zestawiony, no ale jednak gdzieś w moim mniemaniu Pedro Munhoz to jest troszeczkę taka jakby półka niżej niż Marlon Vera.
I tu w mojej opinii gdzieś Marlon Vera ten pojedynek wygra i myślę, że przed czasem, mimo tego, że to jest taki slow start, to też pokazała taka walka z Dominikiem Cruzem, to jednak gdzieś tam w mojej opinii miałby gdzieś tam więcej argumentów, jest bardziej klasowym zawodnikiem i wydaje mi się, że ten pojedynek po prostu skończy się gdzieś tak przez KO, TKO w okolicach drugiej rundy. Pedro Munoz to jest solidny zawodnik, pokazał nawet w pojedynku z Seanem O'Malleyem, który też będzie walczył na tej gali w main evencie, że ma swój aspekt i potrafi dużo napsuć krwi w stójce, ale to uważam, że to już jest zawodnik trochę past prime. Szymon, jak ty uważasz? Zresztą mam troszeczkę inne odczucie, bo przede wszystkim Munoz nie przegrał przed czasem ani razu. Marlon Vera ostatnio też tak walczył, trochę wydaje mi się ekonomicznie, czy to w walce z Fontem, z Sanhagenem trochę też. No tylko, że mamy dystans 3 rund, to też jest troszeczkę inna sytuacja. No zobaczymy, ale no tak czysto na papierze do Vera jest dla mnie faworytem, ale myślę, że na punkty raczej. Myślę, że nie skończy. Kasper? No, walka, na którą czekam osobiście. Wydaje mi się, że największym problemem dla Marlona Vera w tym pojedynku jest fakt, że nie ma 5 rund, tylko są 3. Pedro Munoz wygra według mnie pierwszą rundę. Jeśli się odpali Marlon w drugiej, to Marlon to wygra na punkty. Jeśli prześpi tą drugą rundę, to tą walkę po prostu przegra i tyle. No, tak. No, jest stary wilk i też spójrzmy, z kim przegrywał. Z takimi zawodnikami, w ogóle mówiąc, przegrywały wszystko na punkty. Cruz, Aldo, Edgar, Split, Dodson, to jeszcze cofając się wstecznie, Jimmy Rivera też był w czołówce. Dodson był, albo Dodson się bił o pas, ale w kategorii muszy, ale też był w tam w szerokiej czołówce. No, ciężko będzie mi się wydaje. A mówiąc, też nie jest tak, wiesz, strasznie wyeksploatowany, 36 lat ma. Nie jest jeszcze taki past prime strasznie, wydaje mi się. To jest gość, który jest taki na top 10 tej kategorii ciągle. Gatekeeper razy. Taki. Taki gatekeeper, który będzie oczywiście przegrywał, ale będzie dawał zajebiste walki. Tak, różne. Oczywiście. I moim zdaniem, no Marlon Vera tutaj ma więcej argumentów po swojej stronie, ale kompletnie się nie zdziwię, jak Munoz to w jakiś sposób był. Mam identyczne odczucia, Słoniu. To ja mam całkowicie inne. Mi się wydaje, że to pójdzie dosyć gładko i tam może mu na mu napsuć krwi, ale ja Pedro Munoza bardzo lubię i bardzo doceniam jego styl, bo tak jak on generalnie w wielu walkach pokazywał, ale w tych, kto przegrywał, to pokazywał charakter i to, że tego mu nie należy odmówić, ale jakoś mam wrażenie, że Marlon Vera będzie chciał po prostu się, no po ostatniej walce będzie się chciał mocno po prostu odbić i szybko wrócić do tego top 5 tej kategorii, a ta walka wydaje mi się, że mu to umożliwi. Coś jeszcze panowie chcecie dodać? Nie. Dobra, kolejna walka w tej samej kategorii, Mario Bautista kontra Damot Blackshear. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, jak Kacper typujesz w tej walce, bo Blackshear wchodzi na zastępstwo, nie? Tak, Blackshear się bił w tym tygodniu Jose Johnsonem i poddał go twisterem, trzeci twister w historii organizacji UFC. Ale tutaj, no, to jest drugie robienie wagi w ciągu tygodnia, tu nie ma catchweightu. Mario Bautista też jest bardzo dobrym zawodnikiem. Tak, odbiegając, to z tego, co czytałem, to nie zrobi wagi Blackshear. No, moje uważanie jest jutro jeszcze, więc... Trzeba oddać pieniądze, Bautista, jeśli nie zrobi wagi, chyba coś tam musi być na rzeczy, tak mi się wydaje. Gdzieś czytałem dzisiaj. Znaczy, uważanie jest jutro jeszcze, więc zobaczymy. Tak, ale już nagrywamy to generalnie w czwartek wieczorem. Bautista wydaje mi się, że decyzją ugra. Blackshear nie da sobie zrobić krzywdy w parterze, ale nie będzie też w stanie wygrać tego. No mi się też tak wydaje, że Blackshear fajny ostatnio zwycięstwo, wiadomo, że już się zapisał w historii UFC, no bo to jedno te podanie typu Twister jest na tyle ekwilibrystyczne, na tyle rzadkie, że już zawsze gdzieś tam będzie wymieniany. No, ale zapisał się na pewno lepiej niż Kevin Szaflarski 1,5 tygodnia temu. No i po co przypominasz takie straszne... Takie straszne sceny. Bo oglądałem to na żywo jako jedyny z was. Widzisz? To pokazuje, jacy byliśmy z Szymonem mądrzy. Bo ja potem tą walkę oglądałem i nie chciałbym tego zobaczyć. Ja obejrzałem rundę tylko, ale już później... Ja byłem dużo większym masochistą. Nie polecamy, jak coś, walki Kevina Szaflarskiego z Machado na... Nie polecamy. Zobacz, Kajo Machado wyprowadził 140 celnych uderzeń. Jak chcecie dobrze zasnąć, to tak. Polecamy, no.
super, super wybitna walka, ale wracając, no Bautista jest według mnie solidnym zawodnikiem. W ogóle fajnie, fajnie w ogóle, że ta walka znalazła się w main cardzie tak dużej gali. Bo to jest naprawdę według mnie... No tak, no wiadomo, że to nazwisko zleciało, no ale tutaj wydaje mi się, że pewnie jak Bautista wygra, to doprowadzą do tej walki z Garbrandtem prędzej czy później. Bo teraz ma fajne chyba 4 zwycięstwa z rzędu. Bautista coś i to, takiego. Tak, ciągle ten poziom gdzieś tam jest podnoszony i wydaje mi się, że to jest zawodnik, który gdzieś tam może nie tyle, żeby być game changerem, ale wydaje mi się, bo jeszcze go w rankingu nie ma chyba, tak? Czy już jest? Jest już chyba. Bautista. Sprawdzę ci. Wydaje mi się, że okupuje gdzieś trzecią, piątkę rankingu. Rankingi. Kategoria Kogucia. A nie ma go. A to jestem zdziwiony. A nie wiem, czy nie był wcześniej jakoś na samym dole gdzieś. No ale wydaje mi się, że po tej walce już będzie znowu. Więc nie będzie na banie. Dziwię się właśnie. No i to będzie taki zawodnik, że może być, będzie oscylował to do 10, a może za jakiś czas. Nawet gdzieś wyżej, bo na pewno te umiejętności ma gdzieś tam po takim w miarę solidnym poziomie. Zgubiłem. Zgadza się. Zgubiłem słowo. Szymon, ty jak typujesz tą walkę? Faworytem, to wiadomo, że to jest znaczy dobry zawodnik. Ja powiem szczerze, że się nie spodziewałem, że tak dobrze z Johnsonem wypadnie. Tak liczyłem trochę na Johnsona, że się uda wygrać. To szaleństwo trochę, ale jakby wygrał, to piękna historia, nie? Trzeba przyznać, może też jakiś bonusik tydzień po tygodniu. No, to byłaby, hype by poszedł ogromny na tego gościa. Ale no, jednak na tym poziomie to raczej ciężka sprawa. Tym bardziej, że Bałczycy naprawdę też utalentowany chłopak. Dobry rekord już ma, 4 wygrane. Nie ma jakichś fenomenalnych nazwisk faktem w rekordzie Bautista. No przegrał też ta wpada z Tevinem Jonesem, mu się przytrafiła, a w debiucie, co ciekawe, chyba wziął zastępstwo już się z Corym Sandhagenem. To też jest gościu, który no wydaje się być mocny i perspektywiczny bardzo. W takich okolicznościach jak teraz mamy, no to jak najbardziej na Bautista mi postawił. Ale tak się był po pewnym, powiedzmy tam, okresie przygotowawczy, to... Mógłby powalczyć, ale nie powalczył się tutaj jakoś. Jak nie zaskoczy Blackstreet na początku czymś, to Bautista to wygra i myślę, że też przed czasem jest duża szansa na to. Dobra, kategoria półśrednia, Ian Gary, Nirmagni. Po prostu kurwa mać, no. No tak liczyłem, że tam będzie inny Neil, bo wydaje mi się, że to po prostu no, pierwotnie miał walczyć z Jeffem Neilem. Tamta walka wydaje mi się, że miałaby papiery, żeby zostać Fight of the Night tej gali. Kurde, no tak sobie na nią ostrzyłem zęby. Wiadomo, zastępstwo dobre, no bo to też jest rankingowy rywal. No ale tutaj wydaje mi się, że Ian Garten ten pojedynek wygra, choć cały czas uważam, że Nila Magniego nie należy lekceważyć. Bo on ma taką magię w sobie, że on potrafi po prostu... tak sklinczować, tak trochę jakby powiedzieć, znudzić ten pojedynek i potrafi doprowadzić do decyzji, żebym się nie zdziwił, jak tutaj też złapie w klincz, trochę wymęczy, coś poczaruje troszeczkę w stójce i wygra przez decyzję, więc tutaj nie jestem już tak pewny, na pewno to dalej ciekawy pojedynek, chociaż nie tak, jak miał być pierwotnie. Szymon? Znaczy dla mnie tutaj prosta piłka, raczej Gary na punkty. Znaczy na Nirmagni to jest gościu, tego tak jak mówisz, nikt nie może lekceważyć, ma 30 pojedynków UFC gościu, 21 wygranych, cały czas bije się z topem, no teraz się ostatnio odbił od topu faktem. Berz go skoczył w pierwszym rzędzie w super stylu, Szapka Drachmanow również go tam, z tego co pamiętam, mielił i to chyba ostro, chyba dobrze pamiętam. A do Garego, do tego hype trainu jeszcze nie wsiadam tak do końca. Jak skończy Magniego, to wtedy pogadamy, ale na ten moment, moim zdaniem, Gary wygra to na punkty. Jeśli ma wygrać, to raczej nie... No, ja takie odważenie odnoszę, że tutaj będzie ciężko Magniego skończyć, a Gary to jest też inny stylistycznie zawodnik, patrząc w kierunku, powiedzmy, czy Szafkata, czy Bensa, czy Kiesty, który też chyba na dystansie 5 rund, ale to było ponad 2 lata temu, teraz Kiesty niewiele zostało, co pokazała walka chyba z Kevinem Hollandem, tak? Z tego co tak pamiętam. Jest, no. Dla mnie tak już raz sumujemy Gary na punkty. Kacper? Podpisuję się pod tym, co mówił Słoń, nie mam nic do dodania w tym pojedynku. A i również nie wsiadam do hype trainu Garego i również uważam, że nie należy skreślać Nila Manego.
Znaczy nie ja Magnego uważam, że nie należy skreślać w żadnym pojedynku. No z Bersem go skreślałem i miałem rację. Ale to wiesz, ale to jest taki zawodnik. Tak, z takimi zawodnikami, którzy no są level wyżej, nie? No, no inaczej, i Szapka, może... a jest mega kotem. Ta bez wiadomo. Wiesz, nie, źle powiedziałem, że z takimi zawodnikami gdzieś poza takim top 10 tak naprawdę, takim też poza tą ścisłą czołówką, to nie należy go doceniać, bo on może w każdym pojedynku zaskoczyć. Bo to jest zawodnik... Uwaga na to jeszcze, że ci przerwę, że Magni wygrał z Jeffem Neelem. To nie tak całkiem dawno, bo 2 lata temu. No tak, no. A dużo osób na Neela stawiało w starciu z Gary, prawda? Nawet większość bym powiedział. Nawet większość, akurat ja na Garego, ale na mnie stylistycznie to byłby nawet lepszy rywal niż Magni. Drzewni. No. Ale mam nadzieję, że do tej walki jeszcze dojdzie, że sobie ją zestawią, bo to uważam, że nadal po tej walce to dalej będzie miało sens duży. No zobaczymy, jak się Gary zaprezentują. To jest właśnie ciekawe. No. Dobra, teraz możemy przejść już chyba do takiego main eventu tego starcia. Weili Zhang kontra Amanda Lemos. Bo w końcu Weili Zhang wracał tam po kilku miesiącach przerwy od walki z Karlem Esparzem i zdobyciu pasa. No tak, zdecydowaną faworytką jest wiadomo Weili Zhang, która ma no, świetną stójkę, kondycyjnie też wygląda dobrze. Bo też tej walki pamiętamy wszyscy, czy to te walki z Rose, czy to walki z Asią, no, tam gdzieś wszędzie pokazywała świetnego skilla. No stójkowo jest wydaje mi się, że lepszą zawodniczką niż Lemos, ale ja uważam, bo ja robiłem ten błąd, że lekceważyłem Amandę Lemos w poprzednich pojedynkach. To jest zawodniczka, która widać, że się bardzo dobrze rozwija, ma tą stójkę bardzo dobrą, zwłaszcza te niskie kopnięcia, gdzie wydaje mi się, że jeżeli dobrze popracuje tymi niskimi kopnięciami, to może wyłączyć mobilność Chinki i to może być gdzieś kluczem do wygrania walki. I też, moim zdaniem, to też to pokazała walka z Michelle Waterson, gdzie Lemos akurat przegrywała pierwszą rundę i tak dalej i nagle Waterson robiła to, co próbowała w pierwszej rundzie, czyli chciała znowu obalić i tam wykorzystała moment i ją momentalnie przechwyciła i poddała. I nie zdziwiłbym się, jakby ta walka też tak się mogła jak niespodziewanie skończyć, ale jednak gdzieś tam stawiam też doświadczenie, wiadomo, Weili Zhang na 5 rund. Też pamiętajmy, że, no, że jej walkę z Ayo i z Joanną Jędrzejczyk, gdzie tam pokazała no, wiele naprawdę świetnych umiejętności i takiego walki na kryzysie. Gdzie mogła tą walkę gdzieś tam przegrywać w oczach sędziów, ona cały czas parła do przodu, pokazywała naprawdę świetne umiejętności. I tak stawiam, nie wiem, 70 do 30 na Weili Zhang i mi się wydaje, że ona ten tytuł tej wadze utrzyma przez dłuższy czas. Szymon? Znaczy, no oczywiście Weili Zhang jest tutaj faworytką wyraźną, ale myślę, że Lemos się postawi i nie zdziwił mi się, jakby tutaj były punkty również na tej. Ogólnie taka ta ma taki trochę potencjał na bycie taką trochę nudną. Nie odnosicie takiego wrażenia? Też tak myślę. Mówię o decyzji właśnie w starciu Gary. Też mam podobne przeświadczenie. No i Weili Zhang myślę, że tak, no Lemos tutaj ostatnio z Mariną Rodriguez, a przegrała z Andrade jeszcze w zeszłym roku, więc to, aha, tutaj to była taki, ten taki chwyt w stójce wtedy Andrade. No tak, zobaczymy, tak. Powiem szczerze, no 34 lata jeszcze Weili Zhang nie jest aż tak jakoś strasznie wyeksploatowana. No tak, jakbym miał postawić procentowo, no to taki 75 do 25 na Weili Zhang i nie dziwię się, jak punkty tutaj będą. No jak to się po prostu będzie toczyło, już mieliśmy taki pojedynek, chyba pamiętacie, Rose Namajunas z Karlem Esparzem. Weź mi nie przypominaj człowieku takie o tym. Takie mam przeczucie, że ta walka może być dosyć podobna pod kątem emocji, może tak. No nie wiem, co powiedzieć, bo ja mam nadzieję, że tak kurwa nie będzie, nie? No ja też, wiadomo, ale... Nie, no mi się wydaje, znaczy, że... Ta karta ogólnie ma bardzo potencjał podobny, żeby być identyczną kopią jak tamta. To było Oliveira Gaethje karta też. No. Nie, wydaje mi się, że tu może być tak, że Mani z Garem przynudzą, Marlon z Muniozem też nie będzie emocjonująca walka. Uśmiechniemy się na walce Bautisty, a potem Sterling szybciutko odprawi O'Malley'a i tyle z tego będzie. No też bym miał mieszane uczucia też, mamy myśleli o tą walkę Sterlinga z O'Malley'em, ale patrząc na to, co O'Malley... Dobra, to możemy już przejść płynnie, możesz w sumie, Szymon, jak już mówisz, to kontynuuj. No Aljamain Sterling tutaj, patrząc pod jego, też sobie tą walkę dosyć mocno analizowałem, bo tak po cichu gdzieś tam szukałem szans Shona O'Malley'a, patrząc na jego walkę z Petrem Janem.
Bedrian obalał łatwo dosyć Omaleja, tylko że nie potrafił tego skontrolować. To jest kwestia tego, czy Sterling będzie w stanie Omaleja skontrolować, bo też patrząc na same suche liczby, to Sterling tak jeszcze ze 2 lata wcześniej bardzo mało chyba obaleń z tego, co patrzyłem na liczby, używał, ale odpalił się w starciu z Cejudo ostatnio i wcześniejsza walka była, zaraz sobie spojrzeć. Z Petrem Janem. Z Petrem Janem też obalał go chyba dosyć łatwo i to kilka razy. No jeśli skontroluje Omaleja, no z tym to może być problem, bo Omalej jest jednak nieobliczalny i gabaryty ma spoko, jakby nie patrzeć na tą kategorię kogucią. A tutaj całokształt, no bo mamy jeszcze Omaleja wcześniej, ja mam ten obraz jego walki z Werą, gdzie no, no że Omalej to jest dopchnięty trochę do tego taktycznie, na siłę. Oczywiście, no zasłużył na tą walkę zwycięstwem z Petrem Janem, ale tutaj Sterling jak zawalczy mądrze, jak choćby z Dillashawem, oczywiście nie porównujmy Dillashawa i Omaleja, prawda, ale jak zawalczy mądrze, po prostu skończy Omaleja. Myślę, że tak do trzeciej rundy ma. No ja myślę podobnie, ale uważam, że to może być jeszcze większa deklasacja niż ty myślisz, bo jednak ja uważam, że skillowo Aljamain Sterling jest dużo lepszym zawodnikiem. I no, ale ma swoje argumenty, prawda? Jasne, że ma, wiesz, no bo nie oszukuj. No, bezpiecznie, jakby nie patrzeć, także. Nikt się nie spodziewał, że tak zawalczysz o Malej z Petrem Janem, nie? I nieważne, czy teraz mówimy, że czy był walek, czy nie było walka, czy była bliska walka, czy tam... To nieważne, bo ja tam gdzieś tam widziałem minimalne zwycięstwo Jana, ale tam nie ma mowy o żadnym walku. Ale to była dobra walka, no i wiesz, no i jednak gość walczył wcześniej, był nie wiem, 13, 12 UFC i nagle dostaje gościa, który jest numer 1 i toczy z nim, nieważne kto wygrał, toczy z nim równą walkę, no to moim zdaniem coś znaczy i też pokazuje, no już tam obserwuję, że trochę Jan tam miał moment, gdzie mi się wydaje, że jakby trochę bardziej się przyłożył do tego pojedynku, to mógłby go troszkę pewniej wygrać, popełnił tam troszkę w stójce moim zdaniem sporo błędów. Ale no jednak Omalej pokazał dużo fajnych elementów, ale tutaj wydaje mi się, że Sterling po prostu ten pojedynek no zajedzie go parterem. No i tutaj wydaje mi się, chociaż stójkę Sterling ma z każdą walką dobrą, ale jeżeli nie da się złapać na jakąś kontrę, na jakieś ekwilibrystyczne kopnięcie, kolano, takie, bo to wydaje mi się, że też będzie Sterling, bo że Omalej próbował tego dosyć dużo, taki akt, jak już nie wiem, obrotowy. Ciężko będzie przejść. Tak. Chodzi o Omaleja, bo Omalej ma strasznie długie łapy i on rzeczywiście, tak jak się właśnie wygląda ten jego walkę z Petrem Janem, to on fajnie tego Petra Jana trzymał na dystans. To trzeba przyznać. Petr Jan skracał dystans, wchodził klient w obale, próbując obalić, prawda? Ale Omalej ogólnie ma naprawdę, jeśli by tylko potrafił z tego korzystać i móc utrzymać walkę na nogach, to Omalej ma duże szanse wbrew pozorom to wygrać. No ale ma. To jest kwestia tego właśnie, no, bo szan Omalej to jest bardziej taki, no jest napompowany troszeczkę gościu, jakby nie patrzeć, jeśli chodzi o UFC, jest barwny, prawda? Tutaj dostał szansę walki o pas, ale to będzie, no tak jak mówisz o weryfikacji, ja myślę, że to nie będzie jakaś weryfikacja taka strasznie bolesna, no ale Sterling go zweryfikuje na to podobnie. Znaczy to będzie na pewno weryfikacja umiejętności parterowych i zapaśniczych. I po prostu, no ja też nie chciałbym, żeby wygrał Omalej, bo wiadomo, że barwna po prostu jest ten, ale... No bo mi się wydaje, że on skillowo nie dojeżdża, mimo tej wygranej z Janem, on skillowo nie dojeżdża do tej kategorii jeszcze. I jakieś mam takie wrażenie po prostu, że tu może być po prostu weryfikacja, że tam po prostu bardziej Jan wtedy przegrał niż Omalej wygrał. I tutaj... też, tak. Znaczy ja na przykład osobiście Omaleja z takim Merabem nie widzę kompletnie. No ja już go sam Hangenem już go nie widzę, powiem ci szczerze. Myślę, że to na pewno bardziej bym na walkę z Merabem, no bo to tak stylistycznie Merab dla takiego Omaleja to jest... Ja osobiście, tak jak mówię, na typowaniu u siebie, bardzo bym chciał Omaleja zobaczyć, jak przegra, no i jak Vera wygra automatycznie z Muniozem. Zobaczymy Werę z Omalejem ten rewanż, no bo fajnie byłoby to dokończyć, tak mi się wydaje. I jeszcze zanim dam głos Kacprowi, to... Sterling oczywiście też popełnia błędy i to też należy o tym pamiętać, bo popełniał te błędy z Janem, popełniał te błędy z Cejudo, dawał się troszeczkę z Cejudo na siatkę spychać, tam trochę tych... nie oszukujmy się, to nie był już ten Cejudo, co był 2 lata wcześniej, ale to jeszcze jednak jest Cejudo, który ale potrafił dobrze wygląda. Urwać tam chyba rundę czy dwie, a jednak mówimy o gościu, który nie walczył ponad 2 lata, a tutaj mamy gościa, który walczy regularnie i jednak się jest jakiś tam rozwój i na pewno jeżeli Sterling nie może popełnić po prostu żadnych błędów w stójce, bo tutaj jeżeli naprawdę czymś trafi, a jestem przekonany, że jakieś tam obrotówkę, kolano, coś takiego zobaczymy w tym walce. Dobra, Kacper, teraz twoja kolej.
No wyczerpaliście temat, od siebie mogę powiedzieć, że skoro Petrian miał go za plecami i miał problem z kontrolą, no to Sterling nie powinien mieć tego problemu i wydaje mi się, że Sterling podda nawet w pierwszej rundzie, wydaje mi się, że dusza Niemc za pleców, po prostu, że wjedzie, obali, zdobędzie plecy i udusi i to będzie walka bez większej historii i to jest jedyne, co mogę powiedzieć o tym pojedynku. Znaczy ja tylko tak dodam, że z każdą kolejną walką Alemana Sterlinga cały czas się uśmiecham w momencie, gdzie po pierwszej walce z Janem większość fanów MMA miało go za ogórka i twierdziło, że to jest zawodnik drugiego sortu. Ja cały czas się uśmiecham, jak właśnie gdzieś kolejną walkę Sterlinga i kolejną walkę wygrywa w bardzo, bardzo dobrym stylu, nie? Ocena od 1 do 10, Kacper? Karty? Tak. 5. Uuu. Mówimy o karcie numerowanej, mam też takie przeczucie, że... Znaczy, nazwiska ogólnie są dobre, ale wydaje mi się, że... Mam takie przeświadczenie... Ocena moja wynika z tego, że nie spodziewam się w klatce fajerwerków praktycznie. No. Szymon? No ja szósteczka, tak jak mówię. No nie mrozi mnie ani nie grzeje jakoś ta karta specjalnie. No Fight Nighty, mimo że powiedzmy tam nazwiskowo są gorsze, no to jednak tak w praktyce wychodzi, że jednak te Fight Nighty wyglądają dużo lepiej niż numerowane. Ale tam no, wyjątkami są wiadomo, walka na przykład Drikusa ostatnio. Ale ja gdzieś nie czekam na tę kartę również jakoś szczególnie i no dałbym szósteczkę, parę pojedynków to jest prelimsów mi się parę, no w sumie dwa pojedynki czekam gdzieś tam mocniej, ale ta karta główna nie jest jakoś mega interesująca powiedzmy. No ja gdzieś tak też mi jest 6,5 gdzieś tak dalej, więc w sumie jestem najbardziej hojny z was wszystkich, ale to jest prawda, że jeżeli patrzymy, ale też patrzymy na jakieś te lepsze gale numerowane nawet w tym roku czy ogólnie, to już mieliśmy lepsze karty, bardziej emocjonujące pojedynki. Tu wydaje mi się, że też mieliśmy lepsze prelimsy na tych numerowanych galach, bo tu tak naprawdę no, fajne są te walki z tu. Tak gdzieś tam jak słyszę od innych ludzi, że te walki z tu mogą być spoko, to jednak gdzieś tam no, te walki, no nie wiem, z tej przestępnej Moros mnie nie jara, no Mercer to już mnie nie wiesz, jara. Wiesz Bartku, jakby nie patrzeć, to półtora miesiąca temu mieliśmy galę roku jak dla mnie. UFC 290. No tak, no i tu będzie się ciężko takie coś przebić i tu mimo wszystko jednak wiecie, no jak tak bardzo wysoko mamy walkę, który to jest Gary jest w rankingu? 12, 13? Tak, coś takiego. No Gary jest wyhypowany, no próbuję. Ale wiesz, jak mamy wiesz trzecią walkę od góry, mamy walkę Jana Garego z Nilem Magnim albo Mario Bautisty, który nie jest w rankingu, to coś o tej karcie numerowanej świadczy, bo sobie zobaczcie, że jak mamy każdą kolejną galę numerowaną, to jednak te pojedynki są moim zdaniem lepsze, bardziej wyeksponowane są tych bardziej rankingowych, no bo jednak wiesz, jak tam mieliśmy galę Gejciego, no to jednak to była walka Janka, no były inne walki, nawet top 10, a tutaj no z całym szacunkiem Gary, Magni, Bautista, Blackshear, a nawet Vera Munoz powinny gdzieś być, kończyć kartę wstępną. No. Znaczy wiesz co, nie ma też, brakuje mi na tej karcie osobiście takich zawodników, jak na przykład ostatnio to był Gabriel Bonfim, czy któryś z braci Bonfim, no ostatniej numerowanej, fajny prospekt, którego chcesz oglądać. No. Tu osobiście ja patrzę na tą kartę, może poza Natalią Silwą, to nie mam takich zawodników, no Grzegorz, Rodriguez, wiesz co, pewnie amerykańscy fani i tak dalej, to pewnie wiesz, ten aspekt widzą w tych zawodnikach stufa, tak, ten Curtis, Konopa czy Hubbard. I tutaj na pewno też dużo osób na Whitemana czeka, bo Whiteman wraca też po tej kontuzji. Ja w ogóle się dziwię, dlaczego Whiteman jest w wstępnej karcie. Ja wiem, że sportowo... Ale on zamyka, prawda? Też to jest taki... No bo ja wiem, ale no kurwa, no to jest jednak zawodnik. Wiadomo, że już sportowo już nie dojeżdża troszeczkę, no ale jednak no na pewno bardziej by jarał w main evencie niż Bautista z Blackshearem, no z całym szacunkiem. Nie, no Bautista jest perspektywiczniejszy teraz, prawda, dla UFC, a... No tak, no ale to wiesz, no to dalej on tam gdzieś ma mniej tam znaczy. No była chyba gorsza karta numerowana w tym roku. Ta wydaje mi się z Nunes.
Chociaż tam z Nunes to wiesz, też miałeś pojedynek na szczycie Charles Oliveira Benildaris, na który się czekało po prostu. No tak, tak, tak. No. A czekaj, najgorsza karta numerowana. Aż tu by przejrzeć. Ma Nunes Aldaną, tak jak mówicie. Chociaż... Znaczy to jest jeden z wyraźnych kandydatów, ale... A czy wiesz, bo... No, Sterling Cejudo też nie było porywającą galą jakbyś... Ale każda jak... była niespoko chyba z tego co pamiętam. Jeszcze zaś tak zerknę sobie... Z Belalem kupa ludzi czekała, Siana nie, wiesz co, nie dobra, no ten Nunes z Aldaną, tak naprawdę zobacz sobie, że jak teraz patrzymy, to okej, okay, no Oliveira da już super sztos, nie? No ale tu masz, to, wydaje mi się, że to jest walka, nie mówię, że porównywalna, no ale gdzieś mniej więcej tej jakości, co Sterling z... ze Sterling ze Sterlingiem, Sterling z O'Malleyem. No była ta Nunes z Aldaną, ale to tam jarało nikogo. Tą szutukę. No i potem, wiesz, mieliśmy walki, wiesz... Majka Malota z Fujitem, Dana Ige z Lodrerem, Barialta i Manu z Curtisem. Jeżeli mówimy tutaj o garcie numerowanych, gdzie kurde, no... Kanadyjczyków, prawda, była robiona. Gdzie każdy z nas potrafi znaleźć... Wiecie, też kwestia jest taka, że nie wiem jak wy, ale ja na przykład patrzę na to, że w przeciągu 2 dni obejrzę no, prawie 30 walk, trochę dużo. Jeszcze PFL jest, panowie, i też chciałem wspomnieć o walce. Satoshi Mishiego będzie się bił z Danielem Marquesem. Może lepiej nie wspominajmy o Satoshi Mishi. To będzie ciekawa walka, nie wiadomo czego się spodziewać tak naprawdę. Po prostu słuchajcie, jak chcecie sobie się przysnąć, to oglądajcie PFL, nie? I walkę Ishiego, bo to jest dobra opcja do spania, nie? No ciekawa walka, ciekawe co to się stanie. Nie, no jasne, wiesz, ale to jest też, kiedyś o tym gadaliśmy też prywatnie, że tego, że są te ciągle kłótnie na Twitterze, żeby KSW miało 11 walk, 10 walk. Ja mam powiem szczerze, że ja jako fan MMA... 9,5 walki. Ja jako fan MMA nie chcę, żeby kurwa miało więcej walk, bo naprawdę ja w ciągu roku, ja tych walk nie wiem, ile oglądam, z 500. A pamiętacie jak ACA robiło galę i robili po 18, po 20 walk? No, ale a to nie była ta walka, co walczył Mamet? Te gala, co walczył Mamet, tam chyba też było z 21 pojedynków chyba. Teraz sprawdzasz, z ciekawości. I teraz wiecie co, ja sobie wyobrażam, że jestem na żywo. No, to jest najgorsze. Tak. Ale dobra, fakt, że ACA leciało walka za walką, bo tam nie ma żadnych tych dużo wyjść, tak dalej, jest walka za walką, ale jak ja mam być na gali, gdzie jest 21 walk, i Bellator chyba też miał taką galę niedawno dosyć. 24 walki to była ta karta, co Mamet się bił z Barnatem. 24 walki. Ochujałbym chyba. Jakbym miał tam być na żywo, sobie, nawet jeżeli to była walka za walką, to się musiało od 16 zacząć. Tak od 18 to się kończyło w nocy i to tak już licząc po pół godziny na walkę. No nie, 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 to się w ogóle to się kończyło chyba jakoś 11, coś takiego pamiętam, bo ja tą oglądałem Mameta na pewno na żywo. Tą walkę. To masz decyzji też tak byle pozorowało. No więc 16. Ja byłem ostatnio, mówiłem wam, że wkułem tu w Koszalinie u siebie, była gala, gdzie było 16 pojedynków. 15 i już tam szalałem pod koniec. No, no tak, bo to jest za dużo. No to jest 9-10, to jest taki maks. No, dlatego mówię, że jak... No. Dlatego ja rozumiem, że fani chcą mieć na KSW 9-10, ale naprawdę, ktoś to ogląda regularnie, a myślę też, że ktoś dyskutuje na Twitterze o MMA, ogląda dosyć regularnie te gale. I tak naprawdę, nie wiem, jak ja, no każdy z naszej trójki tygodniowo ogląda średnio 20 kilka walk, jak nie 30, i to tylko w trochę, że są jakieś dwie gale, a wiesz, KSW jest co miesiąc, za chwilę jest Babylon, jakiś Fen, teraz jeszcze doszły Strajfy, Strajfy, Kejwy, jakieś jeszcze lokalniejsze gale, jakaś czasami jakaś rewolta i do tego, wiesz, dochodzi jeszcze PFL, Bellator, czasem jakiś One. Fen jest w nocy dzisiaj też, to jest Contender na tygodniu. No to jest Ares, Contender. Jest naprawdę kupa MMA. Ares, wiesz, no Cage Warriors też nie mówię, że śledzę każdą, no ale jest Octagon, też dosyć często, regularnie jest co miesiąc, czasem gala, czasem nawet dwie są w miesiącu. Do tego dołóż sobie, że ty i ja czasem jeszcze obejrzymy jakiś boks. No, czasem, ale rzadko. Jeszcze są Freak Fighty, nie wolno zapominać. Po co ta agresja? Oglądałeś tak. Ostatnio. Czasem są, tak, tak, muszę znać wroga. Żartuję oczywiście. No tak, no jeszcze dochodzą Freak Fighty, które są ostatnio dosyć często. Bo ty gal jednak jest gdzieś tam
Wydaje mi się, że tych gal jest coraz więcej. Bo wam powiem szczerze, że to naprawdę jedna walka więcej, dwie walki więcej na gali mnie, serio, sorry, że to powiem, gówno mnie to obchodzi generalnie, bo i tak wiem, że w tygodniu obejrzę tych walk 20-30 najmniej. Takie życie niestety fana. Niestety. No, no i wiesz, dlatego mówię, że to jak już jakaś organizacja robi 110 walk w roku, mniej więcej, tam 112, naprawdę, jak zrobi jedną więcej, czyli zrobi, załóżmy, każdego roku 10 pojedynków więcej, to naprawdę niewiele zmieni. No tak, oczywiście. Więc to innego, jakby robili po 12. Dobra, już powoli kończę, mam jeszcze jedno tutaj pytanie na naszej jednej grupie. Kto po ewentualnej porażce na KSW 85 wyleci z KSW? Kto po ewentualnej porażce? No. Wiadomo, że Pietrzak. Czekaj, zobaczmy sobie na tą kartę. Nie, mi się wydaje, że chyba tylko jedynie Pietrzak. No, Kijańczuk być może też. Nie, Kijańczuk nie wyleci. No to ty nie wyleci, nie ma szans, żeby leci Kijańczuk. To jest to samo. Wydaje mi się, że może ten, ta rywalka Czyżewskiej. Może, a, ale no, mam, no. Raczej na jedną walkę pewnie podpisana, no bo z kim ona tu się może bić ewentualnie. Ale jest to realnie rywalka Czyżewskiej i tyle dla mnie, bo Pietrzak też się utrzyma. Ja mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że już po kolejnej porażce, wiesz, to będzie to, że on, wiesz, będzie miał trzy porażki i remis, czyli już dawno nie było wygranej, tam wygranej nie będzie ile, z dwa lata, tak? No ponad. No, znaczy dla mnie akurat wiadomo, to rywalka. Zależy od stylu, no. Nie, no mi się wydaje, że Czyżewskiej rywalka też może, chociaż nie chciałbym, bo chciałbym, żeby ona tylko kontynuowała to, bo to czym więcej takich zawodniczych gdzieś tam młodszych, no wszystko jak się zaprezentuje, bo jeżeli będzie pierwsza runda i wiesz, druga, trzecia minuta, Wiktoria wleci z ciosami, będzie jakieś poddanie czy coś dalej, no to rzeczywiście to nie ma sensu. Może niech sobie gdzieś tam się dalej buduje, ale jeżeli zrobią na przykład tą trzyrundową walkę i pokaże jakieś skille dobre i na przykład zagrozi Wiktorii, to jestem za tym, żeby ją gdzieś tam trzymać, nie? Jeszcze waleczkę można dać jedną, wiadomo. Teraz myślę, że ktoś jeszcze, nie no, Rajewski się na pewno utrzyma. Znaczy ja myślę, że Rajewski przegra, to podziękuję Rajewskiemu, bo to będzie jak przegra, będzie jedna walka na cztery ostatnie wygrane, na cztery no, ostatnie... To z jednej strony tak, z drugiej strony Rajewski z tego, co tam się orientuje, to nowy kontrakt podpisał. To jeśli tak, no to nie ma tematu. Bardziej tam, wiesz, tam zawsze ktoś się wlekie, może nowy pojawić, jakiś, wiesz, więc jakiegoś młodego zawodnika zawsze może być jakimś takim... A wydaje mi się, że chyba jakiś czas temu coś było przebąkiwanie o Rajewskim w 7-7 na przykład. O, nie, ja nie widzę go tam kompletnie. Ja też go nie widzę, bo miałem tutaj zawodnik 6-6 kiedyś walczył. Ale wydaje mi się, że Łukasz będzie do końca kariery takim zawodnikiem, który będzie po prostu raz przegrywał, raz wygrywał, raz przegrywał, raz wygrywał. No i to tyle chyba, jeśli chodzi o to. I tyle. Dobra, czy jeszcze chcemy coś omówić szybko, czy nie? Nie. Dobra, to myślę, że możemy skończyć dzisiejszy odcinek Loco of MMA. Nie wiem, kiedy będzie kolejny podcast, bo z regularnością tego podcastu jest jak z moją dietą. Nie wiadomo, kiedy się pojawi, kiedy się wyłoni z bagien, ale możliwe, że za jakiś czas, czy to ja, czy z Kacprem, czy z kimkolwiek innym się tutaj spotkamy, więc jak chłopaki będzie kiedyś chcieli, to zapraszam również. Więc z mojej strony to wszystko. Ja nazywam się Bartosz Oleś. Cześć, siemanko. A ze mną byli Kacper Dołęga. Żegnam. I Szymon Słoń, typ MMA.pl. Zapraszam też również na kanał Szymona, gdzie tam trochę wam podpowie, jak zarobić pieniążki. Pozdrawiam i udanego weekendziku. Siemanko. Pozdrawiam. Trzymajcie się.